Dzień dobry, witamy Dzień Państwa, dobry. Pozdrawiamy, Rok i Borys tutaj. My z gratulacjami się zgłaszamy do podcastu, Rysław, Grysław i Andrzej. Wszystko się to zgadza, chyba to trzech, trzech tam prowadzących jest. Na to wygląda, to jest 200. odcinek, to jest bardzo ważny kamień milowy. Gratuluję determinacji, gratuluję doskonałych opowieści na temat gier i trochę od wewnętrza gier i o innych tematach, które są z grami związane. Ale to może Borys też coś pogratuluje, bo się okaże, że się, się wygadałeś po prostu. No tak. Panowie, gratuluję wam, Rysiu, Andrzeju, wszystkiego dobrego kolejnych 200 podcastów. Jak najbardziej. Pozdrawiamy serdecznie. Pa. Zachęcamy do podcastu Rocky Balance. Od ekipy loadingu. Wyrazy uznania z okazji 200. odcinka Grysława. Kawał dobrej roboty. Wraz z twoimi widzami liczymy na kolejne setki. Nie zapominając o angielskim dla graczy oraz odcinkach o krzewieniu kultury fizycznej. Oraz na kolejne crossovery naszych programów. Bo wszystkie ryśki to fajne chłopaki. I Andrzeje też. Wow, 200 odcinków, to jest coś. Oczywiście najważniejsze ten pierwszy, dziesiąty i setny. Bo te hartują nagrywającego i pokazują, czy to chwilowa zachcianka, czy poważny projekt. Niemniej, to wciąż nie lada wyczyn. Ryszardowi muszę jednak oddać palmę pierwszeństwa najdłużej nagrywającego, wciąż aktywnego podcastera o grach. Zaczynał gdzieś tak 15 lat temu w Poligadce, pojawiał się oczywiście w wielu audycjach, wspierał i nadal wspiera Fantasmagierię, dlatego choć wiem, że 200 odcinków to znacząca liczba, to Rysław. Człowiek, instytucja. Nagranych audycji ma pewnie i 3 razy tyle. Chylę czoła drogiemu druhowi. Jednakże od 6 lat raczy nas cotygodniową autorską audycją, która podbija serce polskich graczy. Od czasu pojawienia się na YouTubie Ryszard wraz z Andrzejem szturmem pobijają kolejne rekordy odsłon. To zgrane duo, choć nie raz, choć nie tak zgrane, jak ja i Ryszard oczywiście, nie oszukujmy się, gra cudownie na nostalgii graczy pamiętających wczesne lata naszego hobby, nie bojąc się jednak wprowadzać nowe, znienawidzone przez radiowców instrumenty, jak na przykład kamery. Cóż mógłbym życzyć chłopakom? Ryszardowi chyba jeszcze więcej czasu wolnego i dźwignięcia w martwym ciągu 300 kg. Kultura fizyczna u Rysława jest tak istotna jak kultura osobista. Udowadnia to na każdym kroku. Choć pierwsza pasja to nadal są gry komputerowe. I nie tylko. Planszowe też. I chwała mu za bycie ambasadorem kultury gier wideo. Andrzejowi życzę dużo czasu na odkrywanie retro gadżetów, dzielenie się nowinkami ze świata starych sprzętów, ale też i tych neo-retro. Więc jeszcze raz gratuluję wam 200. odcinka. Trzymajcie się i do usłyszenia. A może i do zobaczenia też. Okej, trochę spartańsko, ale zróbmy to z okazji wielkiego jubileuszu, 200 odcinków. Życzę przynajmniej kolejnych 2077, bo bardzo fajnie, że są takie miejsca w sieci jak Grysław. To wszystko, pozdrawiam serdecznie. Cześć Rysławie, nie mogę uwierzyć, że ty i twoi fantastyczni współprowadzący pojawiacie się w moich uszach już po raz 200 i mam nadzieję, że jest to dopiero początek twojej fantastycznej audycji i że możemy spodziewać się przynajmniej 1000 odcinków. Wszystkiego najlepszego, panowie. Imprezujcie! Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, 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 bardzo serdecznie, powinienem powiedzieć serdecznie i bardzo 200 razy, bo to jest taram, tatam, tadam, tadam, 200. odcinek Grysława, audycji, w której sławione są gry przeze mnie, Ryszarda Chojnowskiego oraz Andrzeja Muzyczuka. Witaj, Andrzeju. Witaj, Ryszardzie, witajcie drodzy widzowie, drodzy słuchacze, no i słuchajcie 200. odcinek. Wzruszenie odbiera mi mowę, tak naprawdę nie wiem, co mam powiedzieć i... Były różne plany co do tego odcinka. Zastanawialiśmy się, co możemy zrobić. Andrzej ponoć coś zrobił na początku. Ja nie wiem, o co chodzi za bardzo.
Więc wiem, że coś było na początku. Andrzej trzymał to w tajemnicy i trzyma w tajemnicy. Ponoć ma mi się spodobać, więc od razu z góry dziękuję za to, co było na początku. Mam nadzieję, że ten Hultaj niczego złego nie wymyślił i że było ciekawie. Nie wiem, co, na pewno było nie wiem, ciekawie. Coś tam takiego było. Przekonasz się, ja już po nagraniu. I to jest taka podwójna, znaczy jest jubileusz dwusetny i jest też rocznica, 6.24, znaczy taka szósta troszeczkę już z wyprzedzeniem, 24 lutego 2015 roku Grysław zadebiutował na falach Radia Rock Series FM, gdzie do dnia dzisiejszego ma swój dom i tutaj chciałbym bardzo, bardzo podziękować i pozdrowić serdecznie Piotra Kosińskiego, czyli ojca redaktora naczelnego Radia Rock Series FM, dzięki któremu w ogóle prowadzę tę audycję, bo to on zgodził się na to, żeby dość nietypowy format audycji o grach był w radiu praktycznie stricte muzycznym. Rock Service FM to jest audycja prezentująca bardzo ciekawą, atrakcyjną muzykę różnych rodzajów, ale muzykę charakteryzującą się tym, że jest to muzyka, której zwykle w innych radiach komercyjnych nie znajdzie się. Są to utwory często bardzo długie, rozbudowane, z różnych gatunków, nie tylko rocka progresywnego czy art rocka, który tak bardzo lubię, ale są też tam audycje o metalu, o grunge'u, o różnych, bardziej niszowych obecnie gatunkach. I tam Grysław się pojawił jako audycja o grach, ale przetykana warstwą muzyczną. Jeśli są tutaj osoby, które słuchają Grysława od samego początku, podziwiam wytrwałość i dziękuję za tęże, to widzą jak ogromny, nie wiem czy rozwój, ale ewolucję Grysław przebył, bo zaczęła się ta audycja od tego, że byłem sam i to w zasadzie tak do, nie wiem, do 150 odcinka w zasadzie byłem głównie sam. Pojawiali się goście, o których zaraz będę wspominał i którym będę serdecznie dziękował, ale w zasadzie wyglądało tak, że ja przygotowałem całość audycji. Była to audycja autorska, ściśle sformatowana pod radio z przerywnikami muzycznymi, które to przerywniki niekoniecznie były utworami związanymi z grami, tylko były to po prostu utwory pasujące pod profil radia. I jako, że sam słucham takiej muzyki, jaka jest w Rock Service FM nadawana, to dawało mi okazję, żeby swoimi gustami muzycznymi się dzielić z szerszą rzeszą odbiorców. I tak sobie Grysław trwał w Rock Service, aż w końcu postanowiłem go także umieszczać w formie podcastowej u mnie na stronie ryslaw.pl. Później doszedł także iTunes. Po pewnym czasie, już no, mocno późno, pojawił się Spotify, a mniej więcej półtora roku temu, chyba gdzieś tak, półtora roku temu za namową wielu osób, w tym m.in. Borysa Nieśpielaka. Bardzo dziękuję, Borysie. Także dzięki namowie Damiana Palucha, Damana z Fantasmagierii, o którym jeszcze wspomnę, bo to jest osoba niezwykle ważna dla Grysława. To on też namawiał, żeby wejść na YouTube, a sam jakoś tak mniej chętnie na tego YouTube'a chce wchodzić, więc może się przekona, żeby wejść szerszym frontem. I było tych osób sporo, które do wejścia na YouTube'a zachęcały. Ja nie wiedziałem, czy to się przyjmie w ogóle, czy audycja bez jakichkolwiek obrazków, bo pierwotnie nie nagrywałem wizji, ma szansę się przyjąć, ale uznaliśmy, że warto, bo już Andrzej wtedy był, że warto by dodać tę warstwę wizualną. Zastanawiałem się, czy ktoś będzie zainteresowany oglądaniem dwóch, no, powiedzmy, indywiduów, że tak to określę, rozmawiających na tematy growe, ale okazało się, że jest was, drodzy widzowie, całkiem spora grupa i bardzo dziękuję, że jesteście i że oglądacie. Ale teraz właśnie obiecuję, że oddam w tym odcinku głos Andrzejowi. On ma już przygotowane coś tam, o jakichś dziwnych stworkach będzie mówił, ale najpierw chciałbym podziękować paru osobom, bez których Grysława by nie było albo nie byłby taki, jaki jest. Już wspomniałem o Piotrze Kosińskim, ale jeszcze dwie osoby z Rock Service FM muszę wymienić. Bogdan Dziewoński, czyli realizator i zarządzający całością, który zawsze z wielką cierpliwością odbiera ode mnie pliki i nawet szczególnie mnie nie pogania, jak się spóźniam. Dzięki, Bogdanie. No i jest osoba, dzięki której
Grysław nazywa się Grysławem, bo ja nie miałem w ogóle pojęcia, jak nazwać tę audycję. Mam ksywkę Rysław, bo na imię mam, jak już wiecie, Ryszard, ale ksywka Rysław jest ze mną od lat 30 mniej więcej, albo no, prawie 30, od 20 roku życia, kiedy graliśmy z kumplami w taki system RPG Ars Magica i w tym systemie RPG stworzyłem sobie postać Żaka z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ten uniwersytet był w takim alternatywnym świecie, gdzie istniała magia i zastanawiałem się, jak tego Żaka nazwać i powstał Rysław. I to była taka ksywka, która już przyległa do mnie na stałe i wiele osób nawet nie wie, jak mam na imię i czasami dostaję nawet przesyłki zaadresowane Rysław. Jeden z założycieli CD Projektu, Michał Kwiński, zawsze do mnie mówił Rysław i też zostawiał mi wiadomości zaadresowane tym imieniem, czy też tą ksywką. No i byłem z tym Rysławem, ale jak nazwać audycję o grach? I wtedy Kasia Paluch, która wówczas pracowała w Rock Service FM, powiedziała, no przecież wystarczy dodać G do Rysława i masz Grysław. Sławisz gry i masz jeszcze swoją ksywkę w tym. Ja sobie pomyślałem, ojej, takie proste, że ja na to nie wpadłem. Dzięki Kasiu i dzięki Kasiu, właśnie, bardzo dziękuję, bo bez ciebie pewnie bym na ten pomysł nie wpadł. Cóż jeszcze, chciałbym bardzo podziękować moim dwóm przyjaciołom, z którymi w 2019 zwiedzałem Japonię, czyli Emil i Tapczan, Beniamin Durski i Kuba Teper, którzy też byli gościnnie w audycjach, a z którymi niegdyś nagrywaliśmy razem dogrywkę. Oczywiście też Michał Barczak, który też był naszym towarzyszem wyprawy i z którym nagraliśmy, wydaje mi się, bardzo ciekawy odcinek o zbieractwie gier oraz o osiągnięciach między innymi oraz o dziwnych japońskich grach. Zachęcam do obejrzenia, wysłuchania. Jeśli nie zapomnę, to nad głową Andrzeja będzie odnośnik do tego Grysława, bo on na YouTubie też jest. Któż jeszcze? Mieliśmy tutaj, czy też wtedy głównie ja miałem gości, którzy no, wnieśli bardzo dużo kolorytu i bardzo dużo wiedzy do audycji. Przede wszystkim Archon, Arek Kamiński. Dzięki Arku za twoje wizyty. Wonziu, Maciek Makuła, który no, ludzie cały czas domagają się, kiedy kolejny odcinek z Wąziem. Mam nadzieję, że uda nam się zgrać terminy i kiedy już będę miał światło, o czym za chwilę, to wtedy uda nam się nagrać coś większego, może o Gwiezdnym Obywatelu jeszcze. Trzy godziny materiał o Gwiezdnym Obywatelu. Maciek Miąsik, prawdziwa legenda polskiego game devu, który uraczył mnie wspaniałą opowieścią o początkach swojej kariery. Piotrek Gnyb, czyli kolejna osoba, której zawdzięczam w zasadzie wejście w świat podcastów, bo to on zachęcił mnie do wejścia do Poligatki, nie wiem, który to był rok, ale dawno temu, chyba 2006 roku, czy 2007 roku, kiedy zaczęliśmy nagrywać Poligatkę i to dzięki Piotrowi między innymi też Grysław jest. Piotra też miałem okazję i przyjemność gościć w audycji. Moi przyjaciele z Loadingu, czyli Marek Pańczyk i Michał Labocha, z Michałem Fanatykiem Diablo rozmawialiśmy o Bliskonie 2019, natomiast Marek wspomógł mnie swoją wielką wiedzą o Atari. Jeszcze do zaproszenia są Hubert i Marcin. Mam nadzieję też, że niedługo się pojawią, a wy koniecznie oglądajcie Loading, bo to jest wspaniały program o grach retro i nie tylko. Któż jeszcze? Była Marta Szymańska, nasza wspaniała projektantka gier, która też, mam nadzieję, się pojawi. Marto, wiedz, że pojawić się w Grysławie warto, więc jeśli oglądasz, to zgłoś się, proszę. Musimy nagrać kontynuację, zwłaszcza, że było kilka wątków pozostawionych jeszcze do powiedzenia. Arek Rejkowski, cudowny człowiek i wspaniały kompozytor muzyki, ostatnio chociażby z Medium, także był moim gościem. Koledzy z GameMusic.pl, Mateusz Pawlak oraz Mariusz, którzy znakomicie, i jeszcze Krzysztof, którzy znakomicie opowiadali i niezwykle ciekawie o naszym festiwalu. Już mówię naszym, bo stałem się poniekąd częścią tej imprezy, za co też jestem im niezwykle wdzięczny. No i zaraz, ja nie chciałbym kogokolwiek pominąć teraz, chyba nikogo nie pominąłem. Jest jedna osoba,
którą chciałbym wymienić ze szczególnym naciskiem, bo to jest, nie waham się powiedzieć, przyjaciel, taki od serca. To jest osoba, która jest dla mnie niezwykle ważna i to jest człowiek, z którym świetnie się dogaduję i mam nadzieję, że on też się będzie pojawiał, albo ja będę u niego się pojawiał, czyli Damian z Fantasmagierii, Daman. To jest tak wspaniały człowiek, to jest tak mądry człowiek, to jest tak pełen ciepła, otwartości i wielkiej wiedzy i mądrości życiowej człowiek, że rzadko z takich można spotkać. Damianie, dzięki, że jesteś, dzięki, że wspierasz i no cóż, 500 odcinek Fantasmagierii za rogiem. Chyba się, mam nadzieję, na nim zobaczymy i ty też powinieneś jeszcze w Grysławie się pojawić, bo przez długi czas Grysław pojawiał się tylko dlatego, że Damian podtrzymywał mnie na duchu i zachęcał do nagrywania. Więc cóż, wszystkim wam dziękuję. Jeśli kogoś pominąłem, to bardzo, bardzo przepraszam, ale chyba nie pominąłem. Mam nadzieję, że nie pominąłem. Andrzeju nie muszę wspominać, bo Andrzej tutaj jest i to jest... Cóż mam powiedzieć? Siedzę, słucham. Andrzej to jest teraz podpora Grysława, bo to on często mnie kopie po kostkach, żebyśmy coś nagrali fajnego i to on przychodzi z pomysłami i to on jest takim spiritus movens wręcz. Ja już jestem starszym panem, a tu przychodzi taki młodzieniaszek i mówi: wstawaj, dziadersie, czas nagrywać, no i nagrywamy. Proszę zobaczyć, jakie piękne tło za nami zrobił. Znaczy, właśnie, to tło i całą oprawę graficzną oraz intro, to jeszcze wielkie podziękowania dla Michała Kity. Wspaniałego muzyka, wspaniałego grafika, niezwykle utalentowanej osoby, człowieka renesansu, który potrafi wyczyniać prawdziwe cuda, zarówno pod względem graficznym, jak i dźwiękowym. Dziękuję bardzo, Michale. Jestem niezwykle wdzięczny i mam nadzieję, że się jeszcze... Jeszcze się do ciebie uśmiechnę. O. Nie mam nadziei, a na pewno się jeszcze do ciebie uśmiechnę. Tak tutaj mówię. A tu jeszcze trochę tematów. Zostało. No ale cóż, 200 odcinek rządzi się swoimi prawami. Nie chciałbym was zanudzać tymi ciągłymi podziękowaniami i zachwytami, ale te zachwyty są szczere i płynące z serca. Ja naprawdę napotkałem podczas swojego życia mnóstwo bardzo uczynnych, bardzo dobrych, bardzo pomocnych i takich otwartych, ciepłych ludzi i chciałbym po prostu podziękować za to, że są i że pomagają i w ogóle cieszę się, że jesteście i dziękuję wam za to i proszę o jeszcze. A, jeszcze też oczywiście podziękowania dla Borysa Nieśpielaka oraz dla Roka, którzy wspomniali wielokrotnie w swoim chyba największym podcaście growym o Grysławie. Bardzo dziękuję. Jeszcze słyszałem ostatnio, że planujecie zaprosić mnie do audycji traktującej o Diablo 2, kiedy ta gra ostatecznie wyjdzie. Będzie mi niezmiernie miło podzielić się z wami różnorakimi ciekawostkami, których trochę mam w zanadrzu. Przerywamy transmisję. Bardzo przepraszam. Mówię to z przyszłości. Jest już światło, ale nie o to chodzi. Mam do przekazania jedną bardzo ważną rzecz, o której zapomniałem w emocjach, w ekscytacji. Nie wspomniałem o jeszcze jednej bardzo ważnej osobie, która pomagała Grysławowi, która pomagała mi, która pomagała w nagraniach, zawsze służyła radą, pomocą i dobrym słowem. Jest to Łukasz Drost, Simplex, z podcastu M-Kwadrat. Słuchajcie podcastu M-Kwadrat, bardzo fajny podcast. Tutaj powinno pojawić się odniesienie do niego. Simplexie, bardzo dziękuję ci za twoje wsparcie i mam nadzieję, że będziesz pojawiał się u nas częściej. Może znowu nagramy coś w 3 osoby, a może we 2 tylko, coś o VR-ze i nie tylko. Dzięki raz jeszcze, a tymczasem powoli znikam, wracam do poprzedniej linii czasowej, wracam do poprzedniego nagrania, powracamy do poprzedniej transmisji. Cóż teraz, chyba światło, nie? Światło. Ja wiem, ja mam coś innego. Ja zmienię teraz zupełnie klimat. Zupełnie klimat. Patrzcie na to. Widzicie to? To jest Pikachu. Słuchajcie, takiego przełamania jeszcze tutaj nie było. No nawet ostatnie Atari tak nie rozwaliło tematu jak to Pikachu. A dlaczego Pikachu tutaj? To jest plecak Pikachu, mojej córki.
Bardzo fajny swoją drogą, oryginalny, licencjonowany plecak, a to, w środku to, mam... Przepraszam, to się nazywa najbardziej płynna zmiana tematów, historii, podcastów, jakiegokolwiek. Podziękuję. O, to macie Pikachu. I słuchajcie, a w środku mam Game Boya. Oryginalnego, tego cegiełkowatego Game Boya. Nawet, o, może uda mi się go odpalić, bo włożyłem baterię. Ale to i tak nie będzie nic widać. Tutaj. Ale przynajmniej będzie słychać. Uwaga, uwaga, uwaga. O właśnie. No i co ja tutaj mam? Tutaj mam Pokémon Yellow, czyli żółte Pokémony pierwszej generacji. Moja najukochańsza gra... O, może ja wyłączę ten głos. Ale tak wygląda Game Boy. Słuchacze, opiszę wam może jak on wygląda, jak cegła. Taka połówka cegły. W latach 90. marzyłem o Game Boyu. Oczywiście, ale jest, no, nie ukrywajmy, jest duży, ceglasty, dosyć toporny. Na dzień dzisiejszy może być bronią miotaną, ale... Co jest ciekawe, aktualne telefony komórkowe aspirują w jego stronę, jeżeli chodzi o gabary. No to prawda. To... Ale Andrzeju, skąd taka nagła zmiana tematu? Bo... A no już mówię. Ostatnio było dużo różnych tematów związanych właśnie z podsumowaniem różnorakich eventów. I jedno z ważnych wydarzeń, które się wydarzyło, jest 25-lecie marki Pokémon. Ryszard, chciałbym w ogóle powiedzieć troszeczkę o jego historii związanej z Pokémonami, ale tak się wstydzi, tak się dzisiaj zawstydził i tak go sprawy organizacyjne przytłoczyły, że wszystko zapomniał. Więc generalnie ja wam powiem, że seria Pokémon jest bardzo mocno zakorzeniona we mnie. Bardzo dużo grałem w Pokémon. Ojoj, ja nawet nie powiem wam szczerze, ile razy tę grę przeszedłem. Już nawet próbowałem już kiedyś speedrunować. Ciężko może mi to wyszło, ale dużo, dużo grałem. A dlaczego jest to dla mnie ważna gra? Bo tą konsolę już chyba kiedyś, nawet w którymś z pierwszych gry sławu, gdzie występowałem, wspominałem o tym. Taką konsolę mieliśmy na podwórku jedną, z jednymi Pokémonami, i wszyscy koledzy grali w te Pokémony. Wszyscy je próbowali masterować, nie wiem, czy chyba jednej albo dwóch osobom się udało. Mariuszowi, który zarazem ze mną prowadzi retrosferę. I chyba Mateuszowi również udało się pozbierać wszystkie 150 Pokémonów. Udało nam się w naszym brzegu znaleźć kolejną osobę, która miała inną grę z serii Pokémon. Udało nam się skombinować kabel, a słuchajcie, to nie było wcale takie łatwe. W brzegu był jeden sklep, który miał Game Boya i to powiedzmy, że to był raczej sprzęt premium, niezbyt na naszą kieszeń. Jakbyśmy się wszyscy złożyli, to może by się udało coś kupić, jakieś akcesorium. Ale udało nam się zorganizować kabel do komunikacji i z jednym kolegą, który już miał Game Boya Colora, czy już był oczko wyżej, udało się komunikować. Ale Game Boyem. O tym kiedyś zupełnie inny odcinek. Ja tu wezmę do Grysława, ściągnę mojego Mariusza. Słuchajcie, zrobię wam taki wykład, albo z miłą chęcią porozmawiamy sobie tutaj z Arkadiuszem. Zrobimy inaczej. Zrobimy tak, że po prostu ja oddam jeden odcinek Andrzejowi, bo ja nie mam pojęcia o Pokémonach. Znaczy, znam... To błąd. Wiem, że jest Pikachu i wiem, że jest Jigglypuff. Może ja go gdzieś tu postawię? Nie, jeszcze nie. Jakieś tam kojarzę. No nie postawię. Kojarzę jeszcze kilka tam nazw, bo mój młodszy syn bardzo lubi Pokémony na Switchu. I tyle. No, to, ja po prostu jestem na to... Nie to pokolenie. Kiedy Pokémony wyszły, ja miałem 20 kilka lat. I no, siłą rzeczy nie byłem grupą docelową tego... anime, tak? A ile ja miałem wtedy? To nie tylko anime, to była, najpierw była gra, później pojawiła się manga. No ale rozumiem, że to jest dla ciebie ważne. Oj, bardzo, bardzo. Na tyle ważne, że... Nawet ma koszulkę się. Oczywiście. Andrzej w ogóle przyszedł spłakany, wzruszony, otwieram mu drzwi, on, o mój Boże, w końcu 25 lat. Tak. Jaki to jest wspaniały, jaka to wspaniała data. No i zaczął opowiadać, ale myślałem, że oszczędzi wam tego. Nie, ale w żadnym wypadku. Jest okrutnym młodym człowiekiem. 25-lecie serii Pokémon. Ja wiem, że dla niektórych te stworki mogą być troszkę, nie wiem, kiczowate, czy takie śmieszne. Pokémony to nie są Digimony. Nie, to Digimon to jest zupełnie, proszę nie mieszać dwóch gatunków, to są zupełnie inne tematy. Dobrze. To musi być naprawdę taka sztywna... Bariera, która blokuje to wszystko i nie. Pokémony, Digimony to niech sobie tam idą gdzieś tam. Nie, oczywiście. To też jest dobra seria, ale powiedzmy, że nie. Okej, wróćmy do Pokémon. Dlaczego 25-lecie? I jeszcze, bo ty Grysława mi tu przerwałeś, ja tutaj swoje wynurzenia odnośnie Grysława. Zrobimy jakiegoś właśnie Grysława o Pokémonach, więc tutaj Ryszard, słuchajcie, widzicie? Ja jestem tu prawie 50 odcinków. Ja tutaj rewolucję wprowadzam. Jak Ryszard wprowadzał poważne tematy, temat tłumaczeń. Tematy związane z początkami sceny polskiej growej. A ja tu wjeżdżam od razu z Pokémonami i się dzieje mocno. Przychodzi taki młody człowiek. Już nie taki młody, ale okej. Ale młody, no i burzy cały porządek wszech rzeczy.
Jak tak może być? No tak czasem musi być. No ale cóż, odrobina chaosu w porządku musi czasami się pojawić, żeby potrawa zachowała smak. Więc może nie zachowała, tylko żeby zyskała nowe walory, nowe... Aromaty. Nowe aromaty, tak, żeby coś tam się działo w kubkach smakowych. Podsumowując, w tym roku spodziewajcie się na pewno Pokemonów. Będą. Obiecuję wam to. Jest szansa, że Rysław będzie. Może będzie z boku tylko obserwował nas i się dziwił, o czym my mówimy. Ale słuchajcie, to będzie dosyć ciekawy odcinek, więc zapraszam. Myślałem może... Ja będę stał za kamerą i będę was dekoncentrował. Zaprosić online może udałoby się Arka właśnie. No tak, bo... Też jest fanem Pokémonów. No tak, Arek Kamiński, Archon, tłumaczył fanowsko Pokémony na język polski. Wiele osób poznawało Pokémony z jego tłumaczenia. Więc pewnie. Wiem, mnóstwo jest prawdziwą kopalnią wiedzy. Drogi Arku, jeśli oglądasz może, a jeśli nie, to i tak do ciebie napiszę. Razem połączycie siły, jeśli wyrazisz na to ochotę i wtedy będziecie mogli nagrać odcinek, z którego ja się wypiszę. Tak. Którym będę wam dopingował, niezwykle mocno. Więc temat Pokémonów jeszcze rozwojowy. Wrócę do tych 25 lat. Dobrze. Co się wydarzyło? Mieliśmy ostatnio właśnie prezentację Pokémonową i tutaj już odpalam moje zapiski. I mamy tak, aby nie przekręcić tutaj różnych nazw, bo już mi się zdarzyło przed nagraniem. Po pierwsze, nazwy japońskie też w ogóle. Angielski bym nie chciał, bo zaraz Ryszard tutaj zrobi dziwne miny. Ja nie robię żadnych min. Słuchajcie, dostaniemy dwa remake'i czwartej generacji Pokémonów. Czyli Pokémonów Diamond oraz Pearl, co jest bardzo ciekawe i bardzo dziwne, zmienia się deweloper. Głównym deweloperem serii Pokémon była firma Game Freaks. Tym razem będzie to firma ICLA, jakaś japońska firma, która pod nadzorem Game Freaks pracuje właśnie nad remake'iem. A może to jest ICLA? Może być. To anegdotka. Proszę. Mała anegdotka. Jest taka polska grupa death metalowa, którą znam, że powiem, Mgła. To jest black metal. O, tam black metal. Ja nie wyglądają na black metal. Nie malują twarzy, bo mają zasłonięte kapturami. Nie muszą. Ale abstrahując od tego. Jest taka grupa, jest tam bardzo dobry perkusista. Darkside. I jest taki utwór, chyba Exercise in Futility, który ma tam ileś części. I nad tym utworem zachwycają się różni nauczyciele perkusji i osoby, które komentują grających na perkusji na YouTubie. Czasami mi się wyświetlają takie kanały na YouTubie. I najlepsze jest, kiedy te osoby najczęściej ze Stanów próbują wymówić nazwę Mgła. I to jest ta this band MGLA najczęściej. MGLA. Więc może to też nie jest ICLA, znaczy może to nie jest ICLA, tylko jest ICLA, tak jak nie MGLA, tylko Mgła. Być może, tak, ale ja nie wiem, jak to wymówić, więc wolę powiedzieć w ten sposób. Ale okej, słuchajcie, delikatne zmiany stylistyki, oczywiście silnik, który jest wykorzystywany w switchowej wersji Pokémonów ostatnich, więc będzie wyglądać ładniej, lepiej, więcej będzie tego, co ma być. I oczywiście pewnie integracja z Pokébankiem i te sprawy, które są w nowoczesnych, switchowych wersjach Pokémonów. To jest jedne Pokémony. Fajne, ta seria, ta czwarta generacja była całkiem ciekawą generacją. Nie wszystkim całkowicie przypasowało, ale popatrzcie, że już zbliżamy się do... To jest generacja z dwuekranowego Nintendo, czyli z Dual Screena. Mm-hmm. Z DS-a. Tak jest, z DS-a. No i już pomału się zbliżamy, że co będziemy mieli? Będziemy mieli jeszcze niedługo z DS-a jeszcze tam jedną generację i później już nie będzie to remake'ować, chyba że będą remake'ować remake'i. W pewnym momencie też jest to możliwe. Słuchajcie, Pokémony w dalszym ciągu generują naprawdę duże pieniądze. Chociażby ostatni film Detective Pikachu odniósł dosyć dobry sukces, jak na grę na podstawie, jak na film na podstawie gry. Więc... Słuchajcie, to jest bardzo silna marka. Jedna z bardziej... Jeśli chodzi o filmy na podstawie gry... A to o tym powiemy jeszcze. Dobrze. Tak, ja tylko skończę tutaj moje Pokémony. Ja nic nie mówię. Okej. Okay. No i tu nie ma. Gra ma się pojawić pod koniec roku. Taki jest cykl wydawniczy końcoworoczny. Spoko, rozumiem to. Kolejnymi Pokémonami, które zostały zaprezentowane jest Pokémon Snap. Chyba był pierwszy w prezentacji. Czyli Pokémony, gra Pokémonowa, w której możemy robić zdjęcia Pokémonów. Ta gra już się kiedyś pojawiła na Nintendo 64. W tej chwili nowsza wersja będzie pozwalała nam robić Pokémonom zdjęcia i dzielić się z nimi w sieci społecznościowej Pokémon, czy to jakieś Nintendo, czy nie wiem, czy na Facebook, ale w jakiejś tam sieci, która będzie nas rzeszać. Mam nadzieję, że kupię tę grę, zobaczę jeszcze.
Ale to też na Switcha, tak? Oczywiście, wszystko na Switcha. No bo na co innego może wyjść? Na N64 nie był Pokémon Stadium? Było. Widzisz, było, nawet oczywiście. Kojarzę takie rzeczy. Brawo. Mam nawet interfejs, można podłączyć grę z Game Boya do tego, oryginalny. Brawo. Kiedyś, dlatego tak mówię, ja tutaj pokemonowo jestem mocny dosyć, więc jest szansa, że... No, kiedy tylko zobaczymy ciebie z tym plecaczkiem, to już wiedziałem, że to nie będzie normalny odcinek. No, nie będzie, 200 w końcu. Tak jest. Więc tutaj... Pokemony, atak pokemonów. Wszelkie ramy standardowego Grysława zostały już połamane w każdą stronę. Ale okej, wróćmy do tego. Będzie taki prosty edytor, który pozwoli nam różne naklejki, ramki powrócić do tych zdjęć. No i się dzielić z innymi użytkownikami i tam system ocen różnorakich. Takie tam sprawy. Jak Instagram taki dla Pokémon. Powiedzmy, że w ten sposób. Okej. Najważniejszą grą, poza oczywiście tym remake'iem poprzednich Pokémonów, będzie Pokémon Legendy. Arceus, tak? Nie wiem, być może tak się będzie chyba to, tak. Tak się będzie wymawiać tego Pokemona. Jest to RPG akcji z otwartym światem, które się działo kilkaset lat przed główną fabułą w regionie Shinnoh. Czyli jakieś średniowieczne. No tak powiedzmy, ale to jest dosyć mocno umowne. Gra przypomina troszkę taką stylistykę, może znacie taką małą grę jak The Legend of Zelda. Ta stylistyka graficzna jest mocno tam zachowana. Słyszałem, tak. Tak, tak, słuchaj, indyczek taki. Ale słyszałeś może o kilku klonach jej, które też wyszły. Więc ostatnio ta stylistyka jest dosyć na topie. Co ciekawe, taką już pewnie słyszałeś przy paru grach mechanikę, jak w grze będzie mieli wioskę, która będzie pełnić funkcję huba. Tak, centrum takiego. Tak jest. To też jest dosyć popularny motyw. No i bohater będzie tworzył pierwszy Pokédex w historii w ogóle serii Pokémon. Dosyć ciekawe. Premiera, początek 2022 roku. I wydaje mi się, a propos jeszcze tutaj mój komentarz, firma Game Freak skupiła się na tym nowej grze z... chyba jako nie głównego wątku pokemonowego, a remake dała oczywiście firmie trzeciej, która go opracowuje oczywiście pod ich nadzorem, no bo nie są w stanie może zrobić dwóch gier naraz. Pewnie tak. A prościej jest ten sposób, żeby wynająć, z tym, że oczywiście pokemony zawsze miały jakąś tam jakość, masło maślane, jakoś tak dziwnie wyszło, ale generalnie był jakiś synonim, jak kupujemy te gry z głównego nurtu tak, growego, no to zawsze dostajemy tą jakość, tą 7-8 minimum ocenę, te gry dostają, czasem nawet dychę, więc wydaje mi się, że tutaj oni chcą zachować tą jakość na naprawdę wysokim poziomie, zresztą cały czas są wydawane pod banderą Nintendo, to też jest bardzo ważne i tylko na ich sprzętach, no. Oczywiście te mobilki troszkę tutaj namieszały, ale tutaj na mobilne, na telefony komórkowe już i Harry Potter wyszedł i Pokémon Go. No powiedzmy, że i Mario wyszło na smartfony, na iOS-a jakieś parę lat temu, więc... Ale komórki to jest coś trochę innego. Tutaj jednak tam w komórkach to jednak mikropłatności, sprawy takie, no wiecie, komórkowe, mobilkowe. I tyle o Pokémonach. Ryszardzie. To skoro skończyliśmy ten jakże fascynujący wycinek alternatywnej rzeczywistości... To ja jeszcze jeden wtrąd na szybko. Czego nie było jeszcze w Grysławie, a musi być w każdym Grysławie? Wtrąd amigowy. Wtrąd amigowy? Przyniosłem dzisiaj Ryszardowi jego Raspberry Pi 4, na nim ładnie położona Pimiga. Męczyłem się, słuchajcie, chyba z godzinę dzisiaj, jak nie dwie, żeby skonfigurować wyjście dźwięku na słuchawki. Cztery różne informacje w internecie, jak to skonfigurować, żaden nie zadziałał. W końcu znalazłem gdzieś jakieś stary poradnik, czy nawet nie poradnik, kilka zdań związanych z dźwiękiem właśnie do Raspberry Pi 3 zadziałało. Zadziałało. Działa. Teraz sobie ta Amiga stoi, znaczy Pimiga sobie stoi. Tuż przed nagraniem odpaliłem testowo grę Slam Tilt, czyli moim zdaniem najlepszą symulację bilarda, jaka na Amigę powstała. Znaczy bilarda, nie bilarda, flipera, przepraszam, pinballa. I no, prezentuje się bardzo, bardzo dobrze. Ale czego jeszcze nie może zabraknąć w Grysławie, choć możliwe, że niedługo zabraknie. Tak enigmatycznie to powiedziałem, nie może zabraknąć sagi ludu światła. Tak. Co się dzieje, moi drodzy, ze światłowodem? Wiem, że są osoby, które czekają tylko na ten fragment, dlatego tym razem został umieszczony w środku, żebyście obejrzeli trochę więcej. Ten etap sagi Ludzi Światła powoli dobiega końca. Kończy się pierwszy etap, kończy się bardzo rozbudowany prolog i mam nadzieję, że przejdziemy niedługo do rozkwitu części drugiej, czy też części
pierwszy, może właściwej części pierwszej, to był prolog. Czemu mówię, że prolog się kończy? Ano dlatego, że dosłownie tam jest taka szafka, nie widzicie jej, ale za tą szafką jest już u mnie kabel światłowodowy. Jeszcze nie działający, jeszcze trzeba go zespawać, jeszcze musi być podłączony specjalny konwerter, który światło zamieni na sygnał elektryczny i musi zostać podłączony kabel skrętka ethernetowy, który ja podłączę już do mojego super routera, rozdzielając sygnał na cały dom i okolice, ale wydaje mi się, że w dniu jutrzejszym, my to nagrywamy w środę, z pewnym wyprzedzeniem, bo Andrzej chciał mieć więcej czasu na edycję, bo on to przygotowuje jakieś niespodzianki, więc chce złożyć. Gwiazdki i te sprawy. Wobec tego prawdopodobnie w czwartek, 4 marca będę już mieć światłowód. I bardzo się cieszę, choć może tej radości po mnie nie widać, bo zdaję sobie sprawę, że w każdym momencie może pojawić się jakaś przeszkoda, więc zachowuję jeszcze taki ostrożny optymizm. Kiedy już to będzie działać całkowicie, to wtedy na pewno dam znać i jeśli wszystko pójdzie dobrze, to osoby zainteresowane początkami sagi Ludu Światła oraz mrocznymi wiekami, które nastąpiły przed rozpoczęciem tej sagi, zapraszam w sobotę, prawdopodobnie na godzinę 16, chyba że możliwe troszkę później, to jeszcze dam znać. To będzie 6 marca, gdzie na żywo postaram się opowiedzieć o tym, jak to się stało, że byłem po części wykluczony cyfrowo przez jakiś czas, 6 lat. No tak wyszło. 6 lat. Po części, no bo cały czas dostęp do sieci miałem, a w pewnym stopniu ograniczony. To nie było tak, że nie mogłem w ogóle korzystać z sieci, tylko to było z pewnymi blokadami, ograniczeniami, limitami. Lejkami. I o tym wszystkim będę chciał dokładnie opowiedzieć. Możliwe, że osoby zainteresowane doprowadzeniem światła lub w ogóle jakiegoś łącza internetowego do siebie będą chciały to obejrzeć, bo zebrałem przez te lata mnóstwo doświadczeń, łącznie z tym, który z operatorów LTE jest najmniej zły, bo wszyscy są beznadziejni, no może nie beznadziejni, ale jest taka gradacja od złych do najgorszych, mniej więcej. Jaki dostawca będzie mi dostarczał światłowód, bo jeszcze nigdy w zasadzie o tym nie wspominałem, a dostawca ten moim zdaniem wykonał kawał dobrej roboty. Nie chciałem na nich kłaść niepotrzebnego nacisku, tak jak na Wody Polskie, bo Wody Polskie zasłużyły na ten nacisk, a mój dostawca nie zasłużył na to, bo naprawdę się starali, a że oni też mieli kłody rzucane pod nogi pośrednio i wygląda na to, że udało się wszystko opanować i będę ten dostęp do sieci miał, o czym z ulgą opowiem w sobotę i wtedy też z chęcią odpowiem na wszelkie pytania, które mogą się pojawić. Ja bardzo dziękuję za super komentarze pod ostatnim filmem związane ze światłowodem. Dwa naprawdę duże elaboraty. Tak jest. Które odsunił po pierwsze moją niewiedzę. Przyznaję się jak najbardziej. I naprawdę dużo fachowych informacji. Dziękujemy za takie komentarze. Bardzo. Oby taki więcej. Tak. Ogólnie wydaje mi się, że jakość komentarzy pod filmikami jest na bardzo wysokim poziomie. I prosimy o jeszcze. To jest im więcej interakcji, tym bardziej się cieszymy. Im więcej polubień oczywiście, im więcej komentarzy, tym jest audycja lepiej też rozpoznawana przez algorytm i polecana nowym widzom, bo dostałem też sporo informacji od osób, które zaczęły oglądać na przykład od odcinka o Sony PlayStation, czyli całkiem niedawno. I już się cofają w odmęty historii, szukając odcinków starszych, za co też jestem bardzo wdzięczny. Ale to pokazuje, że im bardziej jakiś odcinek jest oglądany, tym też jest chętniej promowany przez YouTube'a i tym więcej osób sięga po te odcinki i cały czas udaje się utrzymać całkiem niezły ten
poziom, współczynnik polubień względem nielubień. Nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie tak naprawdę, bo chyba algorytm rozpoznaje zarówno polubienia, jak i łapki w dół tak samo. Ci łapki w dół też są dobre, ale nie, proszę nie. Ale mamy bardzo ładny ten współczynnik, zawsze to się utrzymuje na poziomie 99% polubień. To jest chyba dobrze, tak mi się wydaje. Że... Nie no, oczywiście, jak najbardziej. Cieszy nas wasza aktywność. I dziękujemy za nią. Dziękujemy właśnie, bo ja tu dziękowałem wielu osobom, ale przede wszystkim dziękuję słuchaczom, najpierw Rock Service FM, później podcastów, a teraz także widzom i widzkom oczywiście YouTube'a, chociaż wiemy też, że z danych statystycznych, że osób płci pięknej jest chyba 2%, ale tym bardziej doceniamy, że chce się wam oglądać. I wielkie podziękowania dla wszystkich widzów i słuchaczy za to, że jesteście z nami, bo tak naprawdę nagrywamy, mamy dzięki wam informację, że nie nagrywamy tego w pustkę, że jest dużo osób zainteresowanych tym, co mamy do powiedzenia, a od razu zdradzę parę planów związanych też ze światłem, z tym, że będę miał lepszy dostęp do sieci, więc będę mógł zrealizować parę projektów, które planuję. Przede wszystkim będę chciał w końcu pograć w niektóre gry na żywo, przejść je wraz z widzami i opowiadać parę anegdotek i pokazać, jak pewne gry się rozwijały na przestrzeni lat, albo jak wyglądały jakieś gry, i planuję zrobić przejście gry Blade Runner. Nie wiem jeszcze dokładnie kiedy, na pewno w marcu, to na pewno, że chciałbym przejść Blade Runnera, pokazać jedno z zakończeń, bo tych zakończeń w tej grze jest więcej. Będę chciał, możliwe, że też w marcu, zacząć prezentację takiego tygodniowego podsumowania, może inaczej, podsumowania tygodnia po prostu, żeby nie zabawiać się tutaj w jakieś elaboraty słowne. Będę chciał nagrywać taki 10-15-minutowy programik, w którym będziecie mogli znaleźć najbardziej dla mnie interesujące, a mam nadzieję też dla was, informacje growe z danego tygodnia, i to mogłoby się pojawiać w poniedziałek. W środę od dawna planuję polecanki gry sławowe. Przesuwały się, bo miałem natężenie różnych robót, ale teraz będę miał dodatkowy impuls, żeby je przygotować, a w piątki byłyby gry sławy te normalne, godzinne i dłuższe. Dzisiejszy będzie zapewne, w radiu będzie zapewne godzinny, jak zwykle. Natomiast będzie tradycyjna dogrywka. O, przy okazji, dygresja kolejna i kolejna odpowiedź na pytanie, bo wiele osób, szczególnie nowych widzów, pyta się, skąd, czemu tak długo trwa, albo czemu jest to akurat godzina. To wszystko wynika z faktu, że Gryzław od samego początku był formatowany pod radio, gdzie mam godzinne okienko. I dlatego też jest zawsze w wersji radiowej, podcastowej utwór na koniec. On stanowi taką zakładkę, która pozwala łagodnie przejść do następnej audycji. Audycje są wysyłane przeze mnie najczęściej dzień, dwa wcześniej do radia, gdzie umieszcza się je na liście odtwarzania. I audycje te najczęściej są godzinne, niektóre są dwugodzinne, ale chodzi o to, żeby kiedy jedna audycja się kończy, druga mogła wejść, nie przerywając komuś wypowiedzi w półsłowa. Dlatego jest też czołówka, która pozwala zachować takie płynne przejście od poprzedniej audycji w radiu. No i jest utwór na koniec, który można swobodnie wyciszyć, żeby na przykład włączyć odliczanie kolejnej godziny, albo żeby mogła spokojnie rozpocząć się kolejna audycja. I dlatego tak to wygląda, i dlatego zawsze, kiedy zbliża się godzina, robimy taką zapowiedź utworu muzycznego. Dzisiaj też będzie utwór muzyczny bardzo specjalny, a jeśli chcecie posłuchać więcej utworów muzycznych, no to zapraszam do wcześniejszych Grysławów, gdzie zazwyczaj takich utworów były 3-4. Coś jeszcze chciałem powiedzieć, ale straciłem wątek. Andrzej zaraz mi podpowie. Ja chciałem jeszcze właśnie dorzucić do tych 3-4 utworów, że ja bym chciał też poeksperymentować, żeby wrócić w ogóle do tej pierwotnej formy. Czyli na przykład nagrać tak jak mamy teraz, standardowego Grysława wideo, może bez Pokemonów. Ale również go poprzerywać, jak będziemy mieli jakiś konkretny temat, omówimy go, zrobić właśnie przerwę utworową, taką właśnie standardową. Ja oczywiście odpowiednie utwory znajdę, jeszcze postaram się porozumieć oczywiście z autorami tych utworów, aby mieć zgodę, aby również były na YouTubie. I taką zrobić formę, troszkę powrót do przeszłości, ale już z nowym sznytem takim
YouTube'owym. Zobaczymy. To wszystko jest w planach. Wiem, że Spotify taką opcję ma wprowadzić w Polsce, tak. gdzie będzie można właśnie w utworze zrobić przerwy i między w tej przerwie wrzucić utwory ze Spotify. Zobaczymy, kiedy to wejdzie. Spotify w ogóle chyba planuje wprowadzenie także radia zrobionego na podstawie danego podcastu, czyli teoretycznie będę mógł ustawić jakąś listę odtwarzania przetykaną utworami muzycznymi i ktoś może sobie włączyć i słuchać Grysława całą dobę. Tak jest. Ryszardzie, jakieś jeszcze niespodzianki przygotowałeś, o których ja nie wiem? Coś chciałem jeszcze powiedzieć, na przykład o strumyku w sobotnim z informacjami o światłowodzie i połączeniach powiedziałem. Powiedziałem także o planach wstępnych. Jeszcze wracając do tych planów, czyli taka tygodniówka, podsumowanie tygodnia, polecanki i Grysław, chciałbym, żeby to były stałe 3 punkty w tygodniu. Nie mówię, że to będzie od przyszłego tygodnia, ani nawet od następnego. Prawdopodobnie będę to wprowadzał z pomocą Andrzeja dosyć stopniowo. Będziemy także myśleć o zmianie mikrofonów. Andrzej dzisiaj przyniósł wypożyczone z naszego Brzeskiego Centrum Kultury fantastyczne mikrofony firmy Shure. Tak, Shure, i pożyczyłem od kolegi Miki z Wrocławia Interface Audio. Testowaliśmy. Super. Brzmi bardzo dobrze. Bardzo selektywny dźwięk, nie ma żadnych szumów, żadnych dodatkowych stuknięć. Słuchać tylko, tak, słuchać tylko głos i brzmi ten głos... Znacznie lepiej. Na ile nasze głosy mogą brzmieć przyzwoicie, to brzmią przyzwoicie. No tak. Jeszcze jedna informacja. Przypomniała mi się. Właśnie, przypomniałem się. Proszę. W nawiązaniu do ubiegłotygodniowego tematu Patronite i Tipli, czy jakiejś... Na piwku po prostu. Usługi napiwkowej. Postanowiłem, że na razie Patronite jeszcze nie, ale taka usługa napiwkowa możliwe, że już działa nawet teraz, kiedy odcinek jest odtwarzany. Nazywa się to Tipli bodajże. Postarałem się to skonfigurować. Dziękuję w ogóle za dobre przyjęcie tego, bo nie chciałbym, żeby ktoś pomyślał, że wyłudzamy tutaj jakieś pieniądze. Nie, nic nie będzie za żadną ścianą płatności. Wszystko będzie dla wszystkich dostępne, ale jeśli ktoś by czuł potrzebę, chęć podziękowania, wyrażenia swojego uznania lub powiedzenia, żebyśmy się zamknęli i chciał nam za to dać $1,000,000, to Macie luźną kasę, nie wiecie, co z nią zrobić. Ja zbieram retro. Inwestujemy w sprzęt, tak, więc wiecie, jak kasa niepotrzebna leży, nie wiecie naprawdę, co z nią zrobić, nie chcecie już jej inwestować, to możecie ją tutaj do nas przekazać. Oczywiście to jest tylko i wyłącznie możliwość, w żadnym przypadku nie naciskamy. Nie, absolutnie nie. To jest... Zostawiamy to waszemu uznaniu. Jeśli ktoś odczuwa taką potrzebę i nam sprezentuje, wpłaci jakąś kwotę, będziemy bardzo wdzięczni, a jeśli nie, to naprawdę wystarczą polubienia, komentarze, wystarczy to, że oglądacie, nabijacie wyświetlenia, nabijacie także słuchalność na Spotify czy na iTunes. Zauważyłem, że na iTunes mało osób słucha, najwięcej chyba na Spotify i na Google Podcasts. To jest chyba... No i YouTube to są główne źródła, za pomocą których odbieracie Grysława. I to byłyby chyba takie sprawy organizacyjne. Mamy jeszcze kilka minut. Mamy jeszcze dosłownie 8-9 minut przed utworem, który zakończy ten... Tą pierwszą część radiową. Tak, dziękuję Andrzeju. Ale później będzie dogrywka, bo mamy jeszcze parę tematów, które byśmy chcieli omówić. Byśmy chcieli omówić State of Play, czyli PlayStation Direct. Jeśli nie zmieścimy się w tych 8 minutach? W tych 8 minutach możemy się zmieścić. Ja chciałem powiedzieć coś o jednej planszówce, która jest związana z grą komputerową. Chcieliśmy powiedzieć o aferze z grą Sinking City. O 4 lata Switcha. Teraz możemy o 4 lata Switcha. O tak, w sumie. O State of Play powiemy sobie w dogrywce. A więc, to jest też to nawiązanie do Pokémonów, no bo jasne, Pokémony tylko na Switchu są obecnie. A 4 lata temu, dokładnie w momencie nagrania, nagrywamy to 3 marca, tak? To 4 lata temu pojawił się Switch na rynku. I cóż, to jest konsola, która wstrząsnęła tym rynkiem całkiem mocno i nadal nim wstrząsa, generując olbrzymie pieniądze i sprzedając się w liczbie już prawie 80 milionów sztuk. Bardzo dużo. Cały czas jest to model, który uległ niewielkim poprawkom, jeśli chodzi o
nawet nie wydajność baterii, tylko chyba... Procesor został zoptymalizowany. Tak, optymalizację procesora, natomiast nie została taką samą przyspieszona chyba w żaden sposób. Nie, została delikatnie załatana przy okazji. Tak, została delikatnie załatana. Jest kilka jej wariantów kolorystycznych, jak ostatnio mówiłem dwa odcinki temu o wariancie specjalnym na 35. urodziny Mariana. Dorobiła się jednej odchudzonej wersji. No i dorodziła, no i dorobiła się tej wersji, tej, która nie powinna się, tej, której imienia nie będziemy wymieniać. Ryszardzie, ja ją mam. Moja starsza córka na niej gra, bardzo sobie chwali. Kolega konsol, pozdrawiam, również ją ma, również sobie chwali. Jak ona się... Wiesz, light, tak jest. Już wyrzucam z pamięci, tak traumatyczne rzeczy staram się wyrzucać z pamięci. Jeszcze analogi się nie zepsuły. O, to tak, to jest akurat zaleta, bo niestety Switch ma taką wadę, w sensie, nie wiem, 80% tych egzemplarzy Switcha, z którymi miałem kontakt, ma problem z dryfowaniem drążków, konkretnie lewego Joy-Cona. Andrzej naprawia, ale one i tak w jakimś czasie się psują podobnie. Wadą jest dostawanie się cząstek kurzu czy jakichś innych cząstek stałych do środka, do wnętrza już mechanizmu. No i niestety albo rozbieramy, dmuchamy to, albo tam psikamy jakimiś płynami typu WD-40, to niektórym pomaga, albo po prostu trzeba wymienić. Niestety te zamienne, które niby są oryginalne, to są takie oryginalne, że kiedyś jak wymieniałem raz, to jeszcze dobrze go nie złożyłem, a już nie za bardzo działał, więc różnie bywa z tym. Ale mimo tych usterek Switch pozostaje prawdziwym fenomenem i konsolą, która, jak już powiedzieliśmy, sprzedaje się znakomicie, wychodzi na Switcha tyle gier, że trudno w ogóle to ogarnąć umysłem. Mają tak rozbudowany sklep, z taką ilością promocji, nigdzie tyle promocji nie ma. Nie ma nigdzie tyle promocji, bo jak wejdziecie sobie w dowolnym momencie do sklepu Nintendo na Switchu i spróbujecie obejrzeć promocję, to za każdym razem jest kilkaset gier w promocji. Przeglądanie tych gier to jest gra sama w sobie, bo staracie się znaleźć jakieś ciekawe promocje, których jest zawsze sporo i kupujecie gry, które staniały o 90% i macie ich później na Switchu kilkadziesiąt albo kilkaset, tak jak ja, i nie macie czasu w nie grać. To jest najgorsze. Ale Switch to jest też, wydaje mi się, taki pewien fenomen kulturowy, bo znam osoby, które, dla których Switch był pierwszą konsolą albo jest pierwszą konsolą i dzięki niemu poznają świat gier Nintendo, to jest to raz. I ta hybrydowość Switcha jest ogromną zaletą, bo rzeczywiście można zabrać go sobie z sobą wszędzie, grać wszędzie, podłączyć do docka. Możemy mieć docka przenośnego, są już takie, które nie palą konsoli. Kiedyś były takie, które powodowały zwarcia i problemy, ale teraz są takie mini docki przenośne, które też można z sobą zabrać. Ja na przykład mam w domu 3 telewizory, przy każdym stoi dock, więc mogę zejść z moim Switchem do każdego i grać na moim sprzęcie. Mogę też wziąć go oczywiście z sobą i to jest świetna rzecz, a najlepszą rzeczą na Switcha jest to, że jest mnóstwo rewelacyjnych gier, których nigdzie indziej nie znajdziemy. I no chociażby ostatnio trochę miałem więcej okazji pograć sobie w Bowser's Fury, który jest doskonały. Doskonała, absolutnie doskonała platformówka. Udało się zrobić coś nowego z Marianem, bo udało się zrobić grę w otwartym świecie, która jednak nie przytłacza, a jednocześnie wprowadza dużo ciekawych mechanizmów, jak na przykład możliwość toczenia walk z gigantycznym, zmutowanym Bowserem, wyglądającym niczym Mechagodzilla, i nagła zmiana skali, kiedy najpierw sobie biegamy naszym Marianem po tych różnych górkach, pagórkach, wspinamy się na drzewka, skakujemy na platformy, by po chwili zamienić naszego wąsatego hydraulika w gigantycznego hydraula, który jest w stanie zmierzyć się z potężnym, wyglądającym niczym góra Bowserem. I ta zmiana skali to jest naprawdę coś bardzo fajnego, czego oczywiście do tej pory w grach z Mariem nie było. I zadziwia mnie cały czas, jak wiele pomysłów na budowę etapów i na rzucanie wyzwań graczowi znajdują programiści z Nintendo, i to jest dla mnie zachwycające. Ja nie wiem, czy wiecie, ale ja bardzo lubię platformówki i Bowser's Fury to jest znakomity Marian.
akurat jestem jedną z tych osób, które preferuje wersję 3D. Cały czas twierdzę, że Super Mario Galaxy to jest dwójka, to jest szczególnie, to jest najlepsza platformówka, jaka kiedykolwiek powstała i ma idealnie też dobrany poziom trudności i Bowser's Fury to może nie jest najlepsza platformówka, jaka kiedykolwiek powstała, ale jest naprawdę bardzo, bardzo dobra i szczerze ją polecam każdemu miłośnikowi, każdemu miłośnikowi, tak, naszego sympatycznego hydraulika. A ja chciałem powiedzieć, bo tak przed nagraniem jeszcze rozmawialiśmy o następcy Switcha, czy o Switchu Pro, tak, o którym już się mówi legenda. Od dwóch lat. Mówi się tak, od momentu, kiedy się Switch pojawił, mówi się o Switchu Switch Pro. Tak jest. No od początku wiedzieliśmy, że specyfikacja Switcha jest jaka jest. Nintendo nigdy nie, czy nigdy, od dłuższego czasu nie parła jakoś strasznie z wydajnością tego sprzętu. Powiedzmy, że po GameCube już ta wydajność nie szła tak konkurencyjna, nie była tak konkurencyjna właśnie jak, no nie, jak wcześniej. No i co? I Switch jest jaki jest, wydajność ma jaką ma. Ograniczenia już są widoczne w wielu grach. Szczególnie jeżeli zabierały się za to firmy, które nie do końca umieją dobrze sportować grę i później mamy tak, takie dziwne gry, które chodzą w 10-15 klatkach albo nie chodzą w ogóle. Ale są też popisy programistycznego geniuszu, jak na przykład Doom Eternal albo chociażby Wiedźmin, które, oczywiście, które jak najbardziej prezentują się naprawdę niewiarygodnie, jak jeśli weźmiemy pod uwagę moc konsoli. No, ale jest też taka gra, kurczę, teraz zapomniałem tytułu, która chodzi w 10-15 klatkach. To takich gier jest dużo. Ale to jest gra, która wyszła głównie na Switcha, tylko na Switcha wyszła. To jest taka detektywistyczna gra, to jest druga część, wyszła wcześniej na Xboxa 360 i chyba na PS3, też tam źle działała. Nie wiem. O tej grze opowiadał head z TV gry. Nie kojarzę. Słuchajcie, będzie gdzieś tu podpis. Wrzucę tą informację, ale ta gra chodzi źle, i to jest doświadczenie growe już, że ta gra jest po prostu tak słabo zoptymalizowana, po prostu źle napisana. No trudno, tak już czasem bywa, ale to jest fajne. Dzięki temu, że ta biblioteka gier jest tak ogromna, plus ten sprzęt jest tak elastyczny, bo jednak ta mobilność i stacjonarność zarazem daje nam ogromne możliwości, no to ta konsola odniosła fenomenalny sukces. 4 lata, 80 milionów, rewelacja. Niesamowite. I jeśli szukacie konsoli, wydaje mi się, że to jest nawet dobra konsola na start, jeśli nie macie styczności z żadną konsolą, jeśli jesteście PC-ciarzami, to można zacząć od Switcha. Kiedyś bym tego nie powiedział, ale teraz z tak gigantyczną biblioteką gier wydaje mi się, że można od Switcha zacząć. I tym akcentem zakończymy podstawową część radiową 200. odcinka Grysława. Bardzo dziękuję słuchaczom Rock Service FM, że nas słuchacie. I jeśli chcecie dowiedzieć się trochę więcej, to zapraszam do wersji podcastowej oraz wersji YouTube'owej. Natomiast na koniec wersji radiowej będzie utwór, który i też podcastowej, tylko na samym końcu wtedy będzie. Będzie utwór, który towarzyszył Grysławowi od samego początku, bo był dżinglem. Z tego utworu został wzięty dżingiel Grysława, który został później zmieniony, kiedy Michał Kita przygotował nową, fantastyczną czołówkę. A utwór ten to utwór jednej z moich ukochanych grup, grup Osric Tentacles, brytyjskiej grupy grającej od końca lat 80. takiego psychodelicznego, widzicie, już się zapomniałem, psychodelicznego rocka, space rocka w zasadzie. I utwór pochodzi z płyty Jurassic Shift i nazywa się Sunhe. Zapraszam bardzo do wysłuchania, natomiast dla widzów YouTube'owych i podcastowych widzimy się za 2 godziny, jak zwykle zresztą. Tak jest. Trzymajcie się. Cześć. Przerywamy transmisję po raz drugi, ponieważ doszła do mnie przesyłka już w czwartek, w piątek rano w zasadzie, z Rysłowitą, z prezentem na 200. odcinek Grysława. Co to jest Rysłowita, zapytacie? To jest zacny trunek w 3 różnych buteleczkach, wielkościach, czyli małej, średniej oraz wielkiej. Są szklanki też z napisem Rysłowita. Jeszcze nie kosztowałem, na pewno smakuje przepięknie, a to wszystko jest prezent od wspaniałego Bartka Jopkę, jego lepszej połówki. Dziękuję wam serdecznie. Wiem, że kosztowało to was mnóstwo pracy. Wzruszenie odbiera mi głowę. Nie wiem, co mam powiedzieć. Jest tego mnóstwo. Będziemy z Andrzejem pić wasze zdrowie i wychwalać was pod niebiosa. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Brakuje mi słów, ale musimy wracać do poprzedniej transmisji. 2 hours later. Witamy po 2 godzinach przerwy.
Jesteśmy, jakie emocje. Słuchajcie, 200 odcinek, część druga, dogrywkowa, ale bądźcie z nami, bo warto. Warto. Przepraszamy troszkę za może zwiększoną ilość jąkania się i to wszystko wynika z emocji, bo naprawdę jesteśmy dość podekscytowani tym, że mamy okazję nagrać już 200 odcinek i powtarzamy to ciągle i czasami trudno nam znaleźć odpowiednie słowa i odpowiednio się wyrazić i odpowiednio przenieść myśli, odpowiednio je skanalizować, skoncentrować i przetworzyć przez umysł, żeby doszły tam do otworu gębowego i z niego się wydobyły. Jak mówił jeden z najwspanialszych polskich, znaczy może niekoniecznie najwspanialszych, ale jeden z najsławniejszych polskich poetów, że najważniejsze, aby język giętki powiedział to, co pomyśli głowa. A z tym różnie bywa. Z tym różnie bywa, choć mam nadzieję, że uda nam się w dogrywce ciut lepiej niż... Nie wiem tak naprawdę, jak wyszło w tej części podstawowej. Zobaczymy. Dużo emocji. Andrzej wszystko wytnie, zmontuje. Później zrobi z tego utwór death metalowy. Nie, tak nie będzie. Tak będzie. Ja będę growlował. Ale kiedyś... Andrzeju. O, super, świetnie. Zapraszamy na 200 odcinek. No, cudownie. Piękny pokaz specyficznego głosu. Może tak. Jeżeli chodzi jeszcze o 200 odcinek i o to wszystko, patrzcie, ile dzisiaj razy to powtarzam, to już jest masakra. Emocji jest naprawdę dużo. I też przy okazji właśnie są takie, ja już coś wymyśliłem, już o czymś mówiłem, ale już mi do głowy coś jeszcze przyszło i tutaj się robi taki mały chaos, mętlik, ale mam nadzieję, że nam to wybaczycie. No i tak, chcieliśmy powiedzieć o prezentacji. State of Play. Tak jest, to jest krótka prezentacja, pół godziny. Tak. Może się okazać, że my będziemy mówić parę minut tylko o tym. Bo powiem szczerze, że byłem rozczarowany. Chciałem nagrać na ten temat osobny materiał, który miał być zaraz po ostatnio tygodniowym odcinku, ale obejrzałem. Najpierw odwiozłem Andrzeja do domu, wróciłem, obejrzałem tak, zrobiłem sobie notatki, mam je przed sobą, ale w zasadzie 5 minut. Znaczy, nagrywałbym to pewnie znacznie dłużej, a skondensowałoby się to do 5 minut. Nie wiem, jak u ciebie, jak twoje wrażenia, ty byłeś zachwycony. Ja dzisiaj obejrzałem drugi raz. Trochę zyskała ta prezentacja, tak? Nie, to, że ona była zła, tylko po prostu było tych gier niewiele. Część była takich, że na nie bardzo, bardzo czekam. Co najmniej na 3 gry bardzo czekam. No to tak, może zaczniemy od omówienia wszystkich, bo ich jest na tyle mało, a o niektórych już wielokrotnie mówiliśmy, więc przejdziemy dosyć gładko. Pierwszy był Crash. Crash wersji na PlayStation 5. Crash 4, It's All About Time, tak się nazywa? Tak, być może. Ja mam tylko Crash 4 w notatkach. Najważniejszą rzeczą, którą wprowadza Crash 4 jest 4K60 na PS5. Dla mnie najważniejszą rzeczą, którą wprowadza Crash, to są sterowanie, obsługa pada i szybkie wczytywanie. Ja, Ryszardzie, nie mam PS5, więc dla mnie wystarczy już 4K60, to już bardzo dobrze brzmi. Oczywiście, haptyka pada, rewelacja, o ile ci analog się nie zepsuje. Jak się zepsuje analog, mam tutaj taki... Nie wiem, czy wiesz, Andrzeju, ale znam takiego Andrzeja, który robi całkiem niezłe rzeczy. I... Dam radę, jeżeli są części dostępne oczywiście, ale... Ale to jest platformówka, więc ja bardzo lubię platformówki. Tak? Choć... Masz tą wersję na PS4? Nie mam wersję na PS4. Muszę przyznać, to zabrzmi jak herezja, ale ja nigdy nie przyszedłem żadnego Crasha. To trudne gry są. Nigdy nie przyszedłem żadnego Crasha, bo ja nie miałem długo pierwszego PlayStation. I najpierw miałem PlayStation 2, a dopiero później kupiłem sobie do kolekcji PlayStation 1, więc z grami Naughty Dog platformowymi zetknąłem się przy okazji Jacka i Dextera. No to przeskoczyłeś całą generację. Przeskoczyłem całą generację, ale Jacka i Dextera absolutnie uwielbiałem i skończyłem jedynkę chyba ze 3 razy, bo ona jeszcze później nie wychodziła w remasterach. Dwójka i trójka to już były takie bardziej mroczne gry. Trójka to w zasadzie taki GTA, można powiedzieć nawet, w świecie przyszłości. No tak. Ale świetne pozycje. Natomiast rzeczywiście w Crasha, ja grałem, w jedynkę trochę grałem, bo miałem kiedyś pożyczone pierwsze PlayStation od kolegi, który miał demo Crasha. I w to demo zagrywałem, uciekając tam przed toczącą się kulą po wielokroć. Ale czwórka wygląda bardzo apetycznie i chętnie w nią zagram. Choć nie jest u mnie na liście priorytetów, mam tutaj inne gry, które mnie bardzo interesują. Zaraz pewnie powiesz o pierwszej z nich. Właśnie chciałem, żebyś ty powiedział. Returnal. Tak jest. Co sądzisz o tej grze? No to jest gra, na którą bardzo czekam. Bardzo, bardzo, bo mam wrażenie, że to jest powiązanie kilku interesujących mnie
tematów. Mamy klimat science fiction, mroczny science fiction, dziwna planeta, na której nasza kosmonautka próbuje, którą sterujemy, próbuje odkryć tajemnicę swojego chyba istnienia i tego, czemu znalazła się na tej planecie. Czym jest ta planeta? Czemu, gdy ginie, to nasza kosmonautka, kiedy ginie, pojawia się ponownie? Mamy tutaj klimat trochę taki z Dnia Świstaka, czyli powtarzanie tego samego, żeby dotrzeć do głębi problemu. Troszkę jest jak Edge of Tomorrow, czyli Kraniec Jutra. Znakomity film z Tomem Cruise'em. Jeden z najlepszych, moim zdaniem, filmów z tym aktorem. Doskonałe kino science fiction oparte na mandze, której nie znam, ale słyszałem, że też jest bardzo dobra. Ty znasz? Ja nie osobiście, ale moja Katarzyna. Jak kiedyś oglądaliśmy w gronie domowym, już późnym wieczorem oglądaliśmy ten film, to moja Kacha, paczka haki fajne, ja to znam, to pisałem, skąd ty ją możesz znać? Czytałam mangę. W każdym razie Edge of Tomorrow, doskonały film. Ponoć kręcą drugą część. Nie wiem, jak mogłoby tam wyglądać zawiązanie akcji, bo Kraniec Jutra kończy się tak w miarę definitywnie, chociaż scenarzyści zapewne coś wymyślą, żeby to wyglądało całkiem sensownie. Ryszardzie, jest 10. teraz sezon będzie Walking Dead, więc scenarzyści mają oj bardzo... Ja mam tutaj cały zestaw, jak widzisz, na półce. Tak? 20 kilku tomów żywych trupów w wersji komiksowej. No tak, a tam a teraz nie widziałem ponad pierwszy sezon serialu. Po prostu w zasadzie obejrzałem dwa pierwsze odcinki, tak coś mi tutaj nie gra. No ale jest pan Robert Kirkman, to jest też bardzo zdolny człowiek. Nie wiem, czy on ma coś przy serialu robić, czy tylko daje swoje nazwisko. Autor komiksu. Nie wiem, bo ja nie jestem akurat, jeżeli chodzi o żywe trupy, fanem i powiem ci szczerze, muszę mojego Marcia spytać, bo on chyba wszystkie odcinki oglądał, ale 10 sezonów tego na tłumaczeniu, to zdrowo, nie? To bardzo, ale co, tam, to nie są takie pełne sezony, jak kiedyś były po 20 kilka odcinków, tylko teraz są chyba sezony 6-10 odcinków. No, ale to już ta forma 20 odcinków już dawno temu zaczęła wygasać. Już nawet chyba Twin Peaks, drugi sezon już tam chyba... Nie, ale wiesz, Twin Peaks to był sam początek nowoczesnych seriali. Ale tam już seriali zaczęło robić tak pomału już. Pierwszy sezon miał chyba 20 parę, ale Lost... Nie, pierwszy sezon Twin Peaksa miał 6 odcinków. Nie, dłuższy nie, był. No 6 miał. Nie, 6. Dłuższy był. Mniejsza o to... Nie, nie. Ryszard musi sprawdzić? Nie, no ja wiem, że miał, ja chcę ci pokazać. Tutaj... No dobra, okej, okay, to Ryszard sprawdzę, a ja tutaj zacznę jeszcze moje, jeżeli chodzi o przewidywania. Ta gra oczywiście wyjdzie też na co ona wyjdzie? Ona wyjdzie chyba na PS5 na pewno. I czy wyjdzie również na PS4? Nie, z tego co wiem, to nie. To będzie już ekskluzywna, bo akurat tego nie mam w notatkach. Co jest ciekawe, to jest troszeczkę, po pierwsze rogalik, to Ryszard już o tym powiedział. Przepraszam, pomyliłem się. 8 odcinków ma, a drugi ma 22. No to dziwne. To mi się sezony pomyliły, ale mniejsza o to. Otoczka horroru. Mhm. Na samym końcu zapowiedzi mieliśmy taki tajemniczy dom, tak. Jak bohaterka weszła do środka. Jak wchodziła do swoich wspomnień. Tak, do swoich wspomnień. To ten dom przypominał rezydencję z Resident Evil 7. Albo trochę PT też przypomina. Tak, oczywiście. Ta stylistyka jest bardzo podobna. No, ciekawe. Bardzo ciekawe. 30 kwietnia premiera. Czekam na tę grę. To jest gra od Housemarque, czyli od fińskiego studia, które, chciałem powiedzieć, zaczynało na Amidze. oni kiedyś na Amigę stworzyli taką grę Elfmania, bijatykę. Bijatyka średnia, natomiast pod względem graficznym, dźwiękowym to był absolutnie wyżyny możliwości Amigi 500, a wycisnęli z tego komputera no nie ostatnie soki, bo cały czas są nowe gry, które pokazują, co można jeszcze wycisnąć z 34-letniej maszyny, ale naprawdę wycisnęli bardzo dużo, świetni programiści. Ogólnie fińskie firmy, to jeśli jest jakaś fińska gra, to można mieć prawie pewność, że pod względem technicznym jest ona na bardzo wysokim poziomie. I sądzę, że z Returnalem będzie podobnie. Następną grą mieliśmy Knockout City. To było już też na prezentacji na Nintendo Direct. Tak jest. To będzie... Zbijak. Zbijany. Trochę przypominający Fortnite'a, tak kolorystycznie i grafiką. Zresztą dużo ostatnio gier przypomina troszkę Fortnite'a i to mi się nie do końca podoba. Ja rozumiem. Fortnite się rewolucyjnie sprzedaje. Epic pewnie już nie ma gdzie złota chować. Tyle kasy. Epic kupił właśnie nowe studio.
kupił autorów Fall Guys. No właśnie. No, więc wiecie, rozumiem, że gra się może stylizować troszkę na tą stylistykę Fortnite'ową. Bardzo podobne kolory, postacie też troszkę nawiązują do Fortnite'owych. Czekam, aż Epic kupi nas. Nie kupi, ale nas, czyli? Znaczy, bo moja firma robi spolszczenia do Fortnite'a, tak ja... Myślisz, że będzie? Nie, żartu, to żarcik, to żarcik. Musieliby tam się trochę postarać. Nie, co ty, to jest to taka... Gdybanie. Nie, nawet nie gdybanie to było. A tu się okazuje, że po drugiej stronie pracuje jakiś pan, który... Pozdrawiam oczywiście, pan, który również Epiku pracuje. Ale zapisać. Ja znam akurat tam parę osób z Epika. Nie, to... No tak. Czy to będzie fajna gra? Nie wiem. Nie. Wszystko zależy od tego, jak odniesie sukces. To będzie gra chyba postawiona na mikropłatności, tak mi się wydaje. To jest tak, wygląda nudnie, tak nie wciągająco. Powiem tak, ostatnio mało który zwiastun tak mnie odrzucił od gry, jak właśnie ten Knockout Kings. To jest tak nijaka gra. Knockout City, przepraszam. Ja sobie mam z Kings napisane, nie wiem czemu. Knockout City. Miasto zbijaka. Ja pamiętam, kiedyś była taka bajka Dexter na Cartoon Network i tam były takie odcinki, gdzie... Laboratorium Dexter. Tak, oczywiście. I tam był taki, właśnie był odcinek, gdzie właśnie zbijanego grali i tam był właśnie pan, któryś z chłopaków, czy tam trener był zbijany i też to będą takie odgłosy. Boję się, że ta gra to będzie taki... Wydadzą po roku czasu serwery out. Jakie drog? To jest gra, która 2 miesiące wytrzyma. 3. Przewidywanie. 3 miesiące. Być może. Choć z drugiej strony Rocket League sobie bardzo dobrze radzi. Ale Rocket League to jest zupełnie inna skala i inny rodzaj gry, wydaje mi się. Rocket League to jest gra, która ma ogromną rzeszę fanów i wydaje się być grą zdecydowanie wymagającą większych umiejętności, większego zaangażowania niż ten Knockout City. Chciałbym, żebyśmy się mylili. Ale może się mylimy. I na przykład za 10 lat pojedziemy na Jema, a tam będzie... A tam wielki turniej Knockout City. Tak jest, oczywiście. Kolejną grą była gra, która mnie zaciekawiła. Shifu. No tak, czyli Kung Fu. Gra, gdzie w sumie na samym... A wiesz, znaczy Shifu? Nie wiem, ale... Shifu to jest... Znaczy ja nieźle wymawiam, ale to słowo... To było jedyne słowo... Które byłem w stanie wymówić z filmu Klasztor Shaolin. Jak miałem 10-11 lat, to w polskich kinach pojawił się chiński film z młodym Jetem Li pod tytułem Klasztor Shaolin. I wtedy był totalny odlot na poziomie odnośnie filmów kung fu i filmów karate. Wtedy też Wejście Smoka było w kinach. Bruce Lee. I jako, że Wejście Smoka wtedy miało chyba już z 10 czy 11 lat, 73 rok, kiedy ten film się pojawił na Zachodzie, w Polsce kilkanaście lat później. I chyba w 85 roku do kin wszedł Klasztor Shaolin. Ja na tym filmie byłem z 10 razy, jak nie więcej. No i jest to film opowiadający o tym, jak mnisi z klasztoru Shaolin, w zasadzie młody chłopak, który tam się dostaje, dają odpór złym możnym i wszystko kończy się dobrze i szczęśliwie, ale najlepsze były te nieprawdopodobne pokazy umiejętności kaskadersko-akrobatycznych i umiejętności walki, które tam były pokazane. I pamiętam, że młody bohater grany przez Jeta Li zwracał się do swojego mistrza mianem Shifu. Czyli mistrzu. No tak, więc zapewne to jest mistrz. Przepraszam za zarżnięcie wymowy, ja biorę zupełnie na słuch. Możliwe, że to powinno brzmieć inaczej, ale z tego co pamiętam, Shifu znaczy mistrz. Ciekawa mechanika w grze. Jeżeli obrywa nasz bohater, starzeje się. Pytanie, czy jest to jakoś uargumentowane w samej historii gry, czy na przykład z postępem gry będziemy coraz starsi, czy po prostu przy każdym szczale, czyli przy każdej chwili, kiedy on oberwie. Tak, być może to byłaby dosyć ciekawa mechanika. Każdy strzał nas w jakiś ten sposób obniża naszą wydajność i w pewnym momencie okazuje się, że nie nadaje mi się do niczego i przychodzi sobie taki pierwszy lepszy podrotek, jeden delikatny sierpowy i nasz Shifu jest już nie ma go. Patrząc na tę grę, miałem nieodparte skojarzenia z odnowioną wersją przeboju pod tytułem Karateka.
Jak najbardziej, oczywiście, pewnie. Jedna z pierwszych gier takich filmowych, które wyszły w latach 80. najpierw na Atari, nie Atari, Boże, nie na Atari, tylko na Apple, ale na Atari też była wersja i na Commodore 64. A później, chyba z 7 lat temu, pojawiła się także wersja na mobilna Karateki. I styl graficzny, i prezentacja w Sifu bardzo mi Karatekę przypominają. A później co mieliśmy? Solar Ash. Tak jest. Platformówka. Platformówka od autorów Hyper Light Drifta. Bardzo ciekawej gry, która mi cały czas się nieodmiennie kojarzy z Fezem, jeśli chodzi o atmosferę świata. Natomiast Solar Ash bardziej kojarzy mi się z taką grą, która się nazywała, o której też mówiłem kiedyś w angielskim dla graczy, El Shaddai and the Ascension of the Metatron. Jeśli chodzi o samą prezentację akcji i rozwiązania graficzne. Natomiast czym tak naprawdę Solar Ash będzie, oprócz tego, że taką uproszczoną bardzo platformówką połączoną z grą, nie wiem, bijatyką potroszę, nie wiem. Potroszę bijatyką. Takim runnerem, tak. Czyli będziemy uciekać, biec gdzieś przed siebie. Dosyć wyglądała dynamicznie. Tak, to troszkę wyglądała też jak w pewnych momentach jak Sonic trójwymiarowy albo tak. jak Jet Set Radio. I znowu mieliśmy styl graficzny taki bajkowo-rysunkowy. No właśnie ten styl graficzny mi El Shaddai przypomina. Tak, a mi trochę znowu tak nawiązywał już kolejna gra, gdzie ten styl właśnie taki bajkowo-graficzny. Kurczę, ja rozumiem, że pixel art już się przejada. I ile można pixel artu, ale ten styl bajkowy też mi się tak troszkę zaczyna przejadać. Wszystko zaczyna pomału wyglądać troszkę jak Fortnite i to nie wiem, czy to dobre. Największy problem z tą grą dla mnie jest taki, że w ogóle nie widać po niej, że będzie na PlayStation 5. Ona ma wyjść i na PlayStation 4, i na PlayStation 5, a to jest gra, której bym w ogóle nie podejrzewał o to, że działa na PlayStation 5. Wyglądała tak no, zwyczajnie po prostu. Ładnie, schludnie, estetycznie. Ale nic, co by zrywało czapki z głów, nic, co by sprawiało, że nasze szczęki opadną na samej ziemi. Ot, tak, no, kolejna gra. Możliwe, że kiedy chwycimy zapady i zaczniemy grać, to odczucia się zmienią, ale na razie tylko wzruszenie ramion. Ja nie lubię runnerów, czyli takich gier, gdzie dużo biegamy, skaczemy. Mi się kojarzą z takimi grami jak mobilkami, gdzie dużo płacimy, mało z tego mamy, mocno się frustrujemy. Nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie, żeby tego typu grę wydawać na duże konsole. Być może, oby nie było mikropłatności. A to jest gra, którą raczej się i tak nie będę... Kolejną grą jest Five Nights at Freddy Security Breach. Tak. Gra, która w sumie jest de facto nie wiem czym, troszkę jakby skradanką, uciekamy przed naszymi potworami z właśnie uniwersum Five Nights at Freddy. Ja osobiście... Skokostrachy będą. Tak, ja osobiście za bardzo tej serii nie znam. Lubię horrory, ale mi się jakoś tak za bardzo takie to... To jest seria przeznaczona dla 10-latków. No, takie, kiedyś była taka bajka, jak był taki kanał Fox Kids, były Gęsia Skórka. O, tak to, tak. Taki była seria. Goosebumps. Tak jest. I wydaje mi się, że to takie właśnie niby to straszą, ale to takie, wiecie, takie straszą, ale nie za bardzo, żeby za bardzo nie przestraszyć. I nie wiem, może będzie fajna, może będzie mroczna. Nie, na zapowiedzi to wyglądała... To jest gra, nie jesteś jej odbiorcą. To jest gra przeznaczona dla dzieci 10-13 lat max, wydaje mi się. Taki dreszczyk, żeby był tylko. Tak, żeby był dreszczyk. Ja wiem, że mój junior grał kiedyś wersję mobilną i to bardzo przeżywał. W końcu aż ją wykasował, bo te animatroniki, te mechaniczne stwory, które w tej grze występują, mechaniczne stwory stworzone na podobieństwo zwierząt. I one, no tak. One tak straszą, tam strażnikami są w tym dziwnym parku rozrywki. Ja mam mały wtrąd. Najlepsze zwierzaki z parku rozrywkowego, które straszyły, były w Silent Hillu. Zapewne. Na przykład w trzeciej części Silent Hilla, gdzie właśnie chodziliśmy sobie po cyrku i tam były te maskotki, były przerażające. Zresztą one są też nieodłączną częścią serii. Ryszardzie, kolejna gra. Kolejna gra. To jest gra, na którą bardzo, bardzo czekam. Oddworld Soulstorm, kolejna odsłona świata stworzonego przez pana Lorna Lanninga, począwszy od Apes Odyssey, później Apes Exodus, które to wyszły na PlayStation 1 i na PC-ty także. No to jest... później jeszcze Munch Odyssey, później jeszcze genialny Stranger. To jest jeden z moich ulubionych światów growych i jedna z moich ulubionych serii. Bardzo czekam na zakończenie
tej epopei naszego Abe'a, głównego bohatera, który znowu będzie mógł przekonywać pozostałych mudokonów, swoich towarzyszy, żeby poszli za nim. Będzie mówił, follow me. I puszczał, śmiał się i inne dźwięki zapewne też wydobywał ze swojego obcego ciała. Gra wygląda bardzo ładnie, chociaż też nie widać po niej, że to jest PlayStation 5. Tak, ale ona wyjdzie i na PS4. Tak, i na PS4, tak, ale ta gra, o której mówiliśmy poprzednio, Solar, aż też na PlayStation 4 i na PlayStation 5. Tak. Ale Soulstorm ma wyjść, mamy zapisane chyba 6 kwietnia. O, 6 kwietnia i ma być za darmo w ogóle, bo ma być od razu dostępny w tym PlayStation Plus. O, ciekawe, czyżby odpowiedź na pomału na Microsoft tak, Game Passa? Tak, przynajmniej to zrozumiałem, że będzie dostępna plus. A to nie jest tak, że będzie dostępny bezpłatny upgrade dla posiadaczy wersji na PS4? Nie, raczej nie. Bardzo na tę grę czekam. Podejrzewam, że będzie trudna, tak jak Ape Odyssey i tak jak Ape Exodus, ale na pewno opowieść będzie wspaniała i opowieści z dziwnego świata będą mieć swój prawdopodobnie finalny rozdział. Super gra. Super. Ja wiem, że to będzie super gra. Musi być super. Ja mam nadzieję, że dobro zwycięży, bo to trochę, te gry były takie zawsze trochę smutne. Ale w Abe'ie nie, no zawsze dobro zwycięży. No i niech tak będzie. Niech tak będzie. Kena. Lub Kina. Kina, zależy. Bridge of Spirits, tak to dobrze powiedziałem, czyli Most Duchów. Bardzo ładnie wyglądająca gra. Co ciekawe, dowiedziałem się, że to jest taka gra, może nie first party, ale second party. Sony ją bardzo wspiera i pewnie będzie mieć duży budżet. I zazwyczaj Sony propagowało tak, coś takiego, co się nazywało lokalizację 2.0, a to jest kolejna gra, która nie dostanie polskiej lokalizacji ponoć w ogóle. Czyli nie będzie nawet napisów. Szkoda, bo to jest gra dla dzieci. Tak się wydaje, że może niekoniecznie dla dzieci grających z rodzicami. O. Bajkowy świat znowu, też z pewnym aspektem mrocznym. Mamy główną bohaterkę, która ratuje tam takie dziwne, kuliste stworki. Mi kojarzy się taką grą z Amigi, która nazywała się Benefactor, gdzie też musieliśmy uwalniać takie kudłate stworki, doprowadzać je do wyjścia. Tutaj dodatkowo aspekty takie też zeldowe przychodzą. Gra wygląda jak pomieszanie gry logicznej z Zeldą i cóż, jest ładna, ale też nie rzuca mnie jakoś na kolana. I też do końca nie wiemy, jak ona będzie działać, o co będzie w niej chodzić. 24 sierpnia. Tak jest, więc też w sumie niedługo. Tak jest. Większość z tych gier, o których mówiliśmy, wyjdą w pierwszej części roku w sumie. Tak. No dobrze, okej. Okay. Teraz mamy grę, która jest dosyć ważna. Bardzo ważna. Tak jest, czyli Deathloop. Deathloop, tak jest. Pętla śmierci, nowa gra od Arkane Studios. Tak jest, co ciekawe, Arkane Studios już prawie jest z Microsoftu, już jest. W marcu ma dojść do finalnego, nie wiem, podpisania umowy, czy też wejścia jej w życie pomiędzy Microsoftem i Bethesdą. Bethesda jest znowu właścicielem Arkane Studios. A właścicielem Bethesdy jest ZeniMax Studio, który został kupiony przez Microsoft, więc... To jest gra, która, co ciekawe, pojawi się na razie tylko na PlayStation 5. Jest czasowa wyłączność na tę konsolę, czyli nawet fakt zakupu całości aktywów przez Microsoft nie zmienił wcześniej podpisanych ustaleń, że gra wychodzi na PlayStation na początku. Chyba, że będzie ich stać, żeby zapłacić jakąś karę. Nie sądzę. Sądzę, że będzie tak, weźcie sobie tego Deathloopa na te parę miesięcy, a później wrzucimy go do Game Passa i zobaczymy, gdzie będzie ludzi więcej grało. Ja akurat kupię tę grę na pewno, bo jestem wielkim fanem wszystkich pozycji od Arkane Studios. Grałem we wszystkie, kończyłem wszystkie. To jest jedna z moich absolutnie ulubionych firm growych. Deathloop wygląda bardzo intrygująco, pomieszanie troszkę Dishonored, pomieszanie Thiefa, pomieszanie Bioshocka w takiej estetyce lat psychodelicznych, lat 60. W ogóle cały ten zwiastun był bondowy, bardzo bondowy, tak, i wyglądało to wszystko świetnie. Na Deathloopa czekam w tym roku bardzo i na 100% go kupuję. Nie wiem, czy mi się wydaje, Ryszardzie, że taki był moment w zapowiedzi, jakby był jeszcze jakiś tryb multi, tak? Była taka jakby arena i tam było troszkę przeciwników. Nie wiem, czy to była jakaś lokacja do przejścia, nie czy mam to pojęcia. Był tryb multi. Powiem ci, że
To jest kolejna gra troszkę z dniem świstaka, bo będziemy ginąć, odradzać się, natomiast specjalnie nie chcę wiedzieć więcej lub za dużo, no tak, żeby ewentualnych niespodzianek sobie nie poprzeć. To jest... Nigdy się jeszcze nie zawiodłem na żadnej grze od Arkane Studios i nie sądzę, żebym zawiódł się i teraz. Biorę w dniu premiery, który nie został podany, ale chyba w kwietniu ma być ta premiera. Chyba. Bo już kiedyś się podana. Tak. No dobrze, okej. Okay. I kończąca gra, która kończyła ten jakże zacną prezentację Sony, jest to Final Fantasy VII Remake, część pierwsza. Wersja, ja sobie napisałem PS5 Quality, tak. Czyli wersja zoptymalizowana pod PlayStation 5, ale nie jest to już taka optymalizacja, to jest po prostu dodanie wszystkich tych funkcjonalności, które PS5 ma, ale nie jest to gra, która ma być docelową tą jakością. To dopiero jakoś pokaże nam część druga, która się pojawi nie wiem kiedy. W 2025 roku. Oby nie. A ty ostatnio za dużo tutaj... Za dużo trafiam. Tak, za dużo trafiasz i... Nie, tak naprawdę pojawił się wcześniej. Druga część Final Fantasy VII to jest rok 2023 albo koniec 2022. O, i to byłby dobry ten czas. Ale wracając właśnie do Final Fantasy VII, dostaniemy co? Dostaniemy... tryb chyba... fotograficzny. Tak jest, pewnie 4K60. 4K60, szybkie wczytywanie. Częściowy ray tracing pewnie... No i to nowy epizod jeszcze dostaniemy z nową bohaterką Yuffie. Ale ona Yuffie była w Final Fantasy VII, tylko ja za mało znam w podstawce była Yuffie, tylko tu będzie jako postać epizodyczna. Tak jest. Mhm. Więc fajnie. Dla osób, które przeszły, właśnie ciekawe, czy upgrade będzie darmowy? Tak, darmowy będzie będzie ulepszenie dla tych osób, które kupiły grę, natomiast w marcu Final Fantasy VII pojawia się w PlayStation Plus. No, cudownie. Czyli już teraz możecie sobie pobrać, jeśli macie PlayStation Plus, możecie sobie pobrać, ale ta wersja nie będzie mogła zostać ulepszona do tej wersji integralnej. To jest bez sensu. Czyli jeśli kupiliście wcześniej Final Fantasy VII, albo jeśli kupicie Final Fantasy VII, to tak będziecie mogli ją ulepszyć, natomiast jeśli macie z abonamentu, to nie. To w czym są gorsi gracze abonamentowi od graczy, którzy kupili grę? No tym, że są abonamentowi. No ale to jest... To abonament, to wiesz, to jest tak jak Netflix, nie? Tak jak Game Pass. Gry wpadają i wypadają. Ale to takie trochę niefajne. Trochę chociaż tak... nie, to jest inaczej niż Game Pass, bo tak naprawdę to wygląda w ten sposób, że wszystkie gry, które się... Dopóki ma się PlayStation Plus, to wszystkie te gry są dostępne. No tak, a w przypadku Game Passa gra może wyjść. Na przykład teraz Wiedźmin wychodzi, więc jeśli macie Wiedźmina trójkę jeszcze do przejścia i macie go w Game Passie, to się śpieszcie, bo chyba w przyszłym tygodniu wypada. Inaczej będziemy musieli kupić pudełko albo wersję elektroniczną. Ale i tak jest to tak tania gra obecnie, że no tak. warto ją mieć. No tak. I tak, podsumowując. No właśnie, za mało było w tych zapowiedziach samych gier, dostaliśmy takie długie zwiastuny, tak, i za mało samej mechaniki i grywalności pokazanej, a więcej właśnie z samych zwiastunów, po których ciężko niektóre gry ocenić. Niektóre gry mogliśmy ocenić zbyt pozytywnie albo zbyt negatywnie, tak jak na przykład Zbijanego, który może się okazać grą... Nagle się okaże, że za rok o tej porze będziemy mówić o turniejach w Zbijanego i będziemy mieć koszulki Zbijanego i czapeczki Zbijanego i tu będzie stał, nie wiem, piłeczka do Zbijanego i w ogóle zmienimy gry słowa na Zbigsław. Tak jest, albo piłka, kula, taka, to się taka ciężka była, to się na... Jak ona się nazywała? Nieortopedyczna? Wrecking Ball, nie wiem. Mówisz o tej kuli do niszczenia, czy... Nie, mówię tej do ćwiczeń na WF-ie, co się używało. Piłka lekarska. Właśnie, piłka lekarska będzie też do zbijania. Ona byłaby straszna, ale ona byłaby do zbijania czegoś. No to raczej taką 5-kilową piłką daleko nie rzucisz. No ty byś, Ryszardzie, już trochę byś tam ją miotnął, nie? Chociaż ostatnio dźwigałem dużo mebli i lodówki i tym podobne. No właśnie, więc ja mniej, ty bardziej, ale tak, wracając do podsumowania, ja się trochę zawiodłem. No ja też, dlatego nie nagrałem materiału, teraz jest możliwość podsumowania tego. Cóż, czekamy 24 marca, ma być podobna prezentacja Microsoftowa. Więc, kto wie, może pojawi się Elden Ring, chociaż te domysły zostały już zbite i obalone przez
kogoś z Microsoftu, więc Elden Ring, którego zwiastun wyciekł niedawno, jeszcze nie widziałem, ale ponoć gdzieś tam krąży po internecie. To jest nowa gra z From Software i cóż, bardzo wiele osób na nią czeka, no bo From Software, no to From Software. No tak, to jak ktoś chce się umartwić za żywota. Nie no, ja najbardziej czekam, gdybym miał wskazać jeden tytuł niezapowiedziany, na który czekam najbardziej, jak już powiedziałem, niezapowiedziany, to Bloodborne 2. No chciałem powiedzieć, gra na B. To jest... No tak. Och. Ja wrócę jeszcze na chwilę do PlayStation, może bardziej do Final Fantasy. Czy to będzie ekskluzyw dla Sony? Sądzę, że niedługo dowiemy się o przejściu Final Fantasy VII na Xboxie. Jak mi się zarymowało. Niepotwierdzone plotki. Niepotwierdzone plotki, ale nie zdziwiłbym się, gdybyśmy już niedługo takie informacje otrzymali. I jeszcze w Game Passie też było w ogóle cudownie. Choć... Nie zaprzeczam i nie potwierdzam, ale... To może inaczej spytam. Czy są jakieś rokowania na polską lokalizację? Nie, nie, nie. Ja tu mówię zupełnie jako, w cudzysłowie, analityk. Osoba, która obserwuje rynek i zastanawia się, w którą stronę może pójść. Ryszardzie, ty już tak obserwowałeś rynek, tak? I co się stało z taką małą firmą na C? Ale po prostu przewidziałem, mając jakieś dane, mając jakieś zmienne, wyciągnąłem wnioski, które okazały się być celne i prawdziwe. To wszystko. Oczywiście. Nic więcej. Mam fajny plecak. No właśnie. No Ryszardzie, powiem tak, z rzeczy, które chcieliśmy opowiedzieć, jeszcze są dwie jeszcze bardzo ważne rzeczy. Dwie malutkie rzeczy. Zacznijmy może od Cthulhowej gry. Tak, gra Sinking City, czyli to, jakby to ładnie przetłumaczyć, tonące miasto. Tonące miasto, gra, którą ty skończyłeś? Ja skończyłem oczywiście, gra, którą polecam, choć nie jest najlepszą grą w Cthulhową i generalnie nie jest najlepszą grą, bo miała dosyć dużo bugów, ale okazuje się, że są gry, które też są świetne, mają więcej bugów, więc tam było ich mniej. Niektóre były podobne. Gra w otwartym świecie, w uniwersum pana Lovecrafta, w uniwersum mitów Cthulhu. I to taka bardzo, bardzo taka, wiesz, tutaj wszystko było tak pokazane jak w opowiadaniach. Dosłownie w ten sposób to było brudne. A czemu o niej wspominamy? Wilgotne miasto. Ona ma już ponad rok. Ponad rok, nawet chyba więcej niż, tak, niż rok. Mówiliśmy o niej w Grysławie kiedyś, zresztą akurat w którymś odcinku razem mówiliśmy o niej. Było w podsumowaniu 2019 roku. Bo to półtora była, roku temu. Była u mnie w topce, podobała mi się ta gra. Nie była najlepsza, ale mi się przeszedłem ją całą, więc mi się ona spodobała. Miała swoje wady, ale... Ale gra ta pojawiła się właśnie na Steamie. Problem jest w tym, że twórcy gry, Frogwares, firma z Ukrainy w ogóle, znaczy to jest ukraińsko-francuska, z tego co wiem, twierdzą, że wydawca gry ukradł, czy też spiracił tę grę i w jakiś sposób, oszukując chyba administratorów na Steamie, wrzucił tę grę na Steama. Jest to wersja jakaś w ogóle sprzed poprawek, sprzed, powiedzmy, pierwsza wersja, nie zawierająca żadnych usprawnień. I autorzy gry proszą ludzi na Steamie, żeby jej nie kupowali w żaden sposób. Na Steamie, żeby nie kupowali, bo ta gra była też dostępna w Epic Game Store, gdzie chyba pojawiła się z błogosławieństwem autorów, tak to rozumiem. No oczywiście była też na konsolach, jest na konsolach. Na Switchu wyszła. Na Switchu wyszła, tak, ale tego portu switchowego to nie, nie, nie. I mamy teraz dziwną sytuację. Jest spór prawny, spór sądowy chyba już między wydawcą a twórcami, deweloperami. Ciekawi mnie, jak to się skończy. Wydaje mi się, że Steam powinien usunąć tę grę w ogóle z biblioteki, zwłaszcza, że użytkownicy stanęli gremialnie po stronie twórców i zasypują tę wersję gry zmasowanymi negatywnymi recenzjami, pisząc też w recenzjach, jak doszło do takiej sytuacji, czemu gra jest w takim, a nie innym stanie i że tak naprawdę jest to ponoć spiracona, ukradziona wersja, której nie powinno być na Steamie w ogóle. Kurczę, lata 90. giełda się przypomina. No tak, tak. Straszne rzeczy. Przedziwna sytuacja. XXI wiek, żeby wydawca takie rzeczy robił, a gdzie jakieś porozumienie przecież? Nie wiem, nie, to jest... Prawa autorskie, no masakra. Tam jakiś dziwny przekręt musiał być, nie wiem, albo ktoś oszalał może, nie wiem.
Dziwne rzeczy. Ryszardzie, dawno nie było o planszówkach. Dawno nie było o planszówkach i teraz króciutki w ten, bo ta dogrywka miała być malutka, króciutka, a... Wyszła 35-minutowo. Już. 200 odcinek. Tak jest. Wspominamy to po raz 150. Po raz 200 wspominamy, że jest 200 odcinek. Ale tak, o jednej planszówce chciałem wspomnieć, ale tak nawiązanie do gry komputerowej, która wiem, cieszy się ogromną popularnością. Sam tę grę mam i próbowałem się do niej wielokrotnie przekonać. Jest to gra Stardew Valley, czyli Dolina Gwiezdnej Rosy. Tak, o, tak może. Duchowy spadkobierca Harvest Moona, czyli symulatora naszej małej farmy, gdzie jesteśmy sobie farmerem i pilimy grządki, sadzimy warzywka. Mamy jakieś zwierzątka też tam, czy nie? Na pewno, oczywiście. Nawiązujemy znajomości z mieszkańcami pobliskiego miasteczka i ogólnie sobie tak żyjemy od jesieni przez zimę i wiosnę do lata i tak w kółko. I są osoby, które to bardzo lubią. Działa ta gra na nich odprężająco. Nie wiem, mam wrażenie, że to są też osoby, które chyba lubią Animal Crossing. Takie, sądzę, że te obie gry mogą trafić. Ta gra ma chyba dużo więcej głębi niż Animal Crossing. Pewnie tak. Daje. Ja próbowałem się do Stardew Valley wielokrotnie przekonać, ale jakoś to nie leży w moich... w orbicie moich zainteresowań. Próbowałem, nie wyszło, raczej sobie odpuszczę. Ale hodowanie rzepy, kalarepy i tych innych spraw może być ciekawe. Może być ciekawe, ale wiesz, gdyby to była platformówka, to może. No tak. Ale skoro nie platformówka, to planszówka. Okazuje się, że przez 2 lata w tajemnicy całkowitej powstawała gra planszowa, którą stworzył autor gry komputerowej wraz z jednym z projektantów gier planszowych. Teraz jego nazwiska nie pomnę. Ale przez 2 lata w całkowitej tajemnicy ta gra powstawała. W całkowitej tajemnicy została przetestowana, wydana w bardzo ładnym stanie, w bardzo ładnej wersji i zaczęła być sprzedawana, nie wiem, w ciągu godziny rozszedł się cały nakład. To pokazuje, jak bardzo ludzie, jak bardzo gracze czekają na taką adaptację gry komputerowej. Nie wiem, czy będę miał okazję w nią w najbliższym czasie zagrać, bo jak już powiedziałem, cały nakład się rozszedł, ponoć jest już do druk. Autorzy są zaskoczeni, że tak dobrze się sprzedało, chociaż moim zdaniem nie powinni być, skoro Stardew Valley ma tak naprawdę status kultowy wręcz i to jest gra, która stworzona przez jedną osobę, która w tej chwili, nie wiem, ze 2 miliony egzemplarzy sprzedała się, chyba. To jest tak, strzelam, możliwe, że mniej, możliwe, że jest na pewno ponad milion. To tego jestem pewien. Ja kojarzę, że ostatnio... Zresztą możemy sprawdzić. Tak. Takie ostatnio wyszła jakaś aktualizacja, która wprowadziła multi, jak będziemy mówili. Chyba tak, albo miała wy. Tak, więc tu się cały czas dzieje, produkt jest rozwijany. Zresztą wiejskie życie jest takim właśnie chwilą poczynku. Ryszard się pomylił i to niewiele. 10 milionów widzę. Ponad 10 milionów. Tak ponad jest. 10 milionów sztuk. A to mały indyk. Na 6 platform. Gra stworzona przez jedną osobę. Cudownie, cudownie. Szok. Eric Baron. Tak. Nazywa się nasz autor gry. I to jest szok dla mnie po prostu. Ryszardzie, tematy główne mamy omówione wszystkie. Czy mówiłem już wam, czy Ryszard wam wspominał, że lubi platformówki, a ja już chciałem wspomnieć, że mamy 200 odcinek, więc... Ja lubię też Amigę. O tym chyba dzisiaj nie wspomniałem. Była Amiga też, było. Bo ja lubię bardzo portale, dlatego dzisiaj i koszulka portalowa, i kubeczek portalowy. Ja mam Pikachu, bo ja lubię Pokemony, więc wiecie, dzisiaj dużo różnych rzeczy, których lubimy. Lubimy naszych wspaniałych widzów, lubimy naszych wspaniałych gości. Wszystkim wam dziękujemy za to, że jesteście, że nas wspieracie, że dajecie znać, co wam się podoba, co wam się nie podoba, że komentujecie, że dajecie łapki w górę, że dajecie łapki w górę, że jesteście. Naprawdę, to dla nas bardzo wiele znaczy. Taki kontakt z widzami, możliwość wymiany myśli i wrażeń jest niezwykle ważny, szczególnie w takiej sytuacji, jakiej teraz jesteśmy, kiedy kontakty międzyludzkie są ograniczone z wiadomych powodów. Więc cieszymy się, że możemy od czasu do czasu, na razie raz tygodniowo, ale to się zwiększy częstotliwość z czasem. Spodziewajcie się też niedługo pewnych także prezentacji różnorakich gier. Na pewno Grysław VR-owy wróci, bo uwaga, za kilkanaście dni powinny do mnie dotrzeć bieżnia. To ile czasu już minęło tego? Zamówienie złożyłem w lipcu,
Wtedy był Kickstarter, miała zostać wysłana w grudniu, ale została wysłana 4 lutego, idzie 45 dni ponoć na statku, więc sądzę, że to będzie koniec marca, może początek kwietnia. No i sądzę, że chyba z tego co wiem, to w Polsce zamówiły te bieżnie dwie osoby. Więc będzie wyjątkowy materiał, na pewno, gdzie pokażę, jak się taką bieżnię składa, jak się po niej ślizga, bo tak naprawdę po niej się nie chodzi, tylko ślizga, czy można stracić trochę kalorii, czy można używać to jako takie codzienne swoje cardio. Ponoć znakomicie się gra w tym w Half-Life'a, już nie używając w ogóle drążków do poruszania się, tylko normalnie obracając się i biegając w tym świecie i kucając i strzelając i rzucając, fruwając, skacząc i wiesz, robiąc inne rzeczy. Kolejny poziom imersji. Kolejny poziom imersji, mam nadzieję, że będę w stanie go wam już niedługo pokazać. To łącze, które będę miał prawdopodobnie od jutra, to będzie łącze o całkiem niezłym uploadzie, bo będzie to łącze biznesowe, symetryczne, czyli będzie to 400 na 400. No ja mam 300 do siebie i chyba 60 do góry, więc Ryszard wychodzi już, chodźcie, od razu na grubo. I możliwe, że z czasem to będzie też zależało od wielu czynników, że będę mógł na przykład na potrzeby jakichś tam strumyków w 4K powiększyć sobie transfer do 1 gigabita wysyłania na przykład. Ale to zupełnie będzie niezbędne. To już bezbędne. 1 gigabit to nie wiem, jakbyś musiał z 6 transmisji po 8K, to być może. No to nie, to wydaje mi się, że 400 megabitów. Dla mnie to są abstrakcyjne wartości. Moi drodzy, jeszcze taka dygresja na koniec. Ja przez 6 lat miałem średnią pobierania 2 do 6 megabitów. To jest, a teraz będę miał 400. Więc bez limitów jakichkolwiek. Dla mnie to jest abstrakcja, coś przedziwnego, coś pewnie się szybko przyzwyczaja, bo do dobrych rzeczy człowiek się szybko przyzwyczaja. Zapomnisz ostatnie 6 lat. Wszystko o ostatnich 6 latach pod względem łącz i prób zyskania lepszego połączenia internetowego opowiem na żywo w sobotę, wstępnie o godzinie 16, natomiast Andrzej wtedy chyba będzie zajęty, bo też chciał uczestniczyć chociażby w sposób online, online'owy, żeby zadawać głupie pytania. Nie, ja głupie pytania zadaję. Nie, żartuję. Ale jeszcze dokładną godzinę ustalę, na pewno po południu i w sobotę to będzie, więc już teraz gorąco zapraszam. Dziękuję, że jesteście z nami, dziękuję, że nas oglądacie. No i obiecuję, że będzie odcinek 250. Moja szklana kula pozwala mi powiedzieć, że będzie też odcinek 300. O proszę. I nawet 350. No i cudownie. Bardzo mnie to cieszy. Mam nadzieję, że ze mną. Że... Jak najbardziej, jak tak? Najbardziej. Chociaż czasami pewnie będzie tak, że jak już powiedzieliśmy, możliwe, że będzie odcinek o Pokemonach, którego ja się chętnie wypiszę. Naprawdę się z niego bardzo chętnie wypiszę. Aj tam. Ale do tego czasu. Nie miałbym nic do powiedzenia. Ale ja ci pożyczę wszystkiego. Ja mam tego potąd. Opagę Satanas. Ja mam tego. Zgiń, przepadnij. A była jakaś akcja z Pokemonami. A mniejsza, to trzeba poszukać w internecie. Wiem, że na pewno była akcja z czym było, z błyskaniem obrazu. To była akcja taka, że jeden odcinek anime musiał zostać anulowany. Ty jesteś po prostu demonicznym przywoływaczem. Oj, straszne rzeczy. No. Nieprawda. To są tylko pomówienia. A właśnie. Więc wiecie, będzie się działo. Będzie się dużo działo. Ja tu co chwilę jakieś pomysły mam. Ryszard już czasem ma dosyć tych moich pomysłów, bo słuchajcie, tutaj tak. Tutaj dzisiaj robiliśmy testy dźwięku. Nie wiem, czy mam przebitki, to może wrzucę później. Co my tu jeszcze chcieliśmy? Chcieliśmy green screena. Zrobiliśmy tło. Tak, ale zmieniliśmy na gry słowego. Myśleliśmy o green screenie, ale... Green screena, zielony ekran przetestujemy na pewno. Zielony ekran składający się z zielonego ekranu telewizora, gdzie wrzucimy po prostu bitmapę zieloną i dzięki temu będzie można tam w tle jakieś przygrywajki, jakieś zwiastuny na przykład umieszczać, chociaż to jest zawsze dodatkowa praca, a my bywa tak często, że nagrywamy na ostatnią chwilę. No tak, czyli nam dzień chociaż wcześniej nie ten, chociaż nie ten odcinek, bo tutaj Andrzej
bardzo naciska, bo ma niespodziankę. Tak jest. Niespodziankę zobaczycie, czy już widzieliście ją, widzowie. Ja jeszcze jej nie widziałem. Ryszard zobaczy ją dosłownie za chwilę, jak już skończymy nagranie. Tak? Pokażesz mi? Część ci pokażę, ale tylko część. A resztę byś musiał zobaczyć już, jak będzie wszystko złożone do kupy i będzie już sobie to hulało po internecie. Więc drodzy widzowie, drodzy słuchacze, dziękujemy bardzo, że nas oglądaliście w 200. odcinku. Zapraszamy Was na kolejny już za tydzień najpewniej. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Na razie. Dwusetny odcinek Rysowa, tada, tada! Cieszymy się i w ogóle. Dzień dobry. Tak jest. Jestem lekko speszony. Po tej wstawce wyjściowej to musisz być speszony. Jakiej wstawce wyjściowej? Jeszcze nic nie wiesz, tak? No właśnie. A tak, ja tam nic nie wiem. Cicho, nie, znaczy, tak? Tak. Moi drodzy, witamy bardzo serdecznie. 200. odcinek. Nieprawdopodobne. Udało się dociągnąć. Głównie dzięki temu panu Andrzejowi Muzyczukowi, który od wielu odcinków wspiera mnie swoją energią, pasją, zaangażowaniem i w ogóle wulkanem pomysłów jest także. I on wpadł na jakiś niecny pomysł, hultaj jeden, o którym nie chciał mi nic powiedzieć i powiedział tylko, że na początku coś będzie. Na początku było coś. I ja nie wiem co. Mogę się domyślać. Dziękuję, chyba. Musisz podziękować, bo to naprawdę fajna sprawa. Muszę podziękować. No i cóż, 200 odcinków, to się jeszcze splotło z 6. rocznicą nadawania, znaczy pierwszy odcinek został nadany 24 lutego 2015 roku i po 6 latach jest odcinek 200. Była w międzyczasie przerwa, no, roczna mniej więcej, kiedy musiałem pewne rzeczy zrobić prywatnie i zawodowo. Ryszardzie, była pandemia, bo drodze, gdzie my nagrywaliśmy zdalnie. Tak, nagrywaliśmy, pandemia, Dawid nadal jest, nadal nas prześladuje, chociaż już pewnie troszkę się do niego wszyscy powoli przyzwyczajamy i staramy się żyć w tych niesprzyjających okolicznościach przyrody i jakoś nam idzie. I co, tyle wstępu? Już chcesz ten? A to my nagrywamy już, czy nie? Nie, to był tylko zaraz sprawdziłem. Aha, nagrywa... dobra, nie, zapraszam, nagrywamy. Dobra. No to co my dzisiaj będziemy nagrywać, Ryszardzie? Drogi Andrzeju, dzisiaj na pewno zaczniemy od podziękowań, podsumowania 200 odcinków. Następnie planowałem powiedzieć trochę o planach. Planowałem zaprosić na zakończenie sagi Ludzi Światła, może zakończenie pierwszego aktu. Tomu, pierwszego aktu, pierwszego, drugiego rozdziału, bo saga dopiero tak naprawdę się rozpoczyna. Ta księga to było wprowadzenie. Prolog. Prolog. To był prolog, taki dosyć długi prolog. Cóż jeszcze? Wydaje mi się, że... Osony musimy powiedzieć. Osony, mam notatki osony. Chciałem powiedzieć o czteroleciu Switcha. Bo tak, bardzo ważne. Czterolecie Switcha. 80 milionów sprzedanych sztuk. I już nie 90 może nawet, nie wiemy tego. Niesamowicie dobrze sprzedająca się konsola. Cały czas pojawiają się plotki o Pro i o DSLL. Nie wierzę w to na razie. Ja w DSLL wierzę jak najbardziej. Ja też, ale w Pro wydaje mi się, że nie ma sensu, bo za dużo się sprzedało podstawowych konsol. Nie zgadzam się z tym. Po prostu są już gry, nawet od Nintendo, które no wykorzystują pełnię możliwości. A nie, no tak, oczywiście. Tak, już wyciskają tę konsolę jak gąbkę. No, ale z drugiej strony mamy stare retrosprzęty, gdzie da się 110% wyciągnąć. Oczywiście więc w przypadku Amigi. Musi być Amiga. W przypadku Amigi da się wyciągnąć i 1000%, bo na przykład ta gra Dread powstająca czyli klon Dooma na zwykłą Amigę 500. 7 MHz. Tak, z 1 MB RAMu. Z 1 MB RAMu, sprzęt z 87 roku. No tak. I Doom działający tam w 20 klatkach z tego na pełnym ekranie. Prawdziwy, tak, prawdziwy sztos dzisiejszego dnia, czyli 25 lat serii Pokémon. To jest turbo ważne. To jest... Ryszardzie, co sądzisz o serii Pokémon? Jak dużo w nie grałeś? moi drodzy, został ten Grysław zawłaszczony przez Andrzeja. Muszę mu oddać, jako że jest niezrównanym pomocnikiem
i takim dobrym duchem też audycji, jak przez wiele miesięcy i lat dobrym duchem był i jest nadal Damian Paluch, tak teraz Andrzej przejął jego rolę, jest tak super aktywny, czasami wręcz nadaktywny. Tak, to ja, to moja wizytówka. Ale no cóż, bez niego by mi się pewnie tak nie chciało robić. Więc... Czekaj, jak się nazywa ojciec serii Pokémon? Nie wiem. Sune, Kazu i Ishihara? Jakoś nie, nie tak. Nie mam pojęcia. Na pewno to źle wymówiłem. O, możemy powiedzieć o wycieku Elden Ringa i o tym, że 24 tak, marca ma wyjść. Nie, 24 marca ma być wydarzenie Microsoftu. Prezentację, growe wydarzenie Microsoftu. O, ciekawe. Może kupił ten Nie wiadomo, co tam będzie się działo. No, nie bo wiem. Bethesda jeszcze nie dogadali. Sądzę, że gdyby miał Microsoft kupić polskie studio, to byłby Bloober. No Bloober jest dla nich dobrym. Bloober jest moim zdaniem dla nich idealnym studiem, ponieważ nie wykosztowaliby się. Ma całkiem niezłe portfolio, mają gry wydawane na wyłączność albo na tymczasową wyłączność. No, takie Medium chociażby, nie? Medium, ale Blair Witch też najpierw wyszedł tylko na Xboxa. Tak? Tak. A, no to super. Miał no, to miał czasową wyłączność. Pewnie, że tak. I chyba się dobrze dogadują. Chyba mam wrażenie, że w Game Passie sobie świetnie radzi. Zresztą zwrócił się, Medium się zwróciło w ciągu dwóch dni. W ciągu dwóch dni, tak jest. Ryszard, zobaczmy, jak to wyszło.